Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszych kolejnych warsztatach dla pacjentów z rakiem pęcherza i ich bliskich. Nie jesteś sam. Proszę Państwa, no, te dzisiejsze nasze warsztaty przy już takim świątecznym okresie wypadają. W poniedziałek mamy Mikołajki, wszyscy jesteśmy zabiegani, mocno zajęci, ale myślę, że warto się spotkać i porozmawiać dzisiaj w takim gronie praktyków na temat tego, jak sobie radzić z życiem z rakiem pęcherza. To jest bardzo trudny temat i dzisiaj w zasadzie mamy osoby wśród naszych prelegentów, które zajmują się tymi problemami od strony praktycznej. I w agendzie dzisiejszego spotkania, zaraz zobaczymy tę agendę, mamy następujących gości i następujące tematy. Mamy dzisiaj panią magister Iwonę Król, pielęgniarkę urologiczną, ale także psychoonkologa. Pani Iwona prowadzi naszą grupę wsparcia dla chorych na raka pęcherza i dla ich bliskich. Ta grupa w tej chwili liczy około 200 osób. I właśnie Iwonka będzie dzisiaj mówiła na temat problemów życia codziennego pacjentów z rakiem pęcherza. Z kolei nasza koleżanka, magister Ewa Dubaniewicz, która jest psychologiem, ale jest też pacjentką onkologiczną z GIST-em, powie, jak radzić sobie ze stresem w chorobie nowotworowej. Następnym naszym gościem jest pani i magister Iwona Sajur, dietetyk kliniczny, i pani Iwona powie nam o tym, jakie są zasady żywienia pacjentów z rakiem pęcherza. I to jest bardzo ważne, będzie mówiła o takim temacie dotyczącym, jak powinien być żywiony pacjent, który oczekuje na zabieg albo jest tuż po zabiegu. A ja postaram się opowiedzieć Państwu o tym, jak pomagają organizacje pacjentów i grupy wsparcia, jak wspierają chorych na raka pęcherza, wspierają ich bliskich i co możemy dla Państwa zrobić w takiej trudnej sytuacji, kiedy poszukujecie lekarza, specjalisty albo też poszukujecie pieniędzy na leczenie. Zaczynamy od pani Iwonki Król. Iwonko, zapraszamy Cię, prosimy Cię o prezentację. I jeśli będą jakieś pytania, no to prosimy na czacie o napisanie tych pytań. My je później zadamy pani magister. Proszę. Dzień dobry, Olu, dzień dobry wszystkim. Tak na początek chciałabym powiedzieć na temat początku choroby. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie, bo... Słychać, dobrze słychać, tak. Dobrze. To poproszę już o pierwszy slajd, żeby to było jakoś tak w miarę sprawnie. Oczywiście tutaj twoja prezentacja ma taki, że tak powiem, przebieg chronologiczny od tego, co jest rakiem. No, jaka ale jest dlaczego misja? Jest taki chronologiczny przebieg? Dlatego, że żeby sobie co chwilę przypominać i przypominać też swoim bliskim, jakie są pierwsze objawy, żeby ich nie zbagatelizować, nie głównie o to chodziło, bo czasami ci pacjenci, którzy do nas trafiają, to są pacjenci, którzy już są mocno zaawansowani, zwłaszcza teraz w tym okresie, kiedy mamy ten czas COVID-u, gdzie wszystko się wydłuża. Wydłuża się również i diagnostyka, i też jakaś jest taka niechęć przed lekarzami, przed wizytami lekarskimi u lekarza. I zazwyczaj pacjenci chcą sobie radzić sami ze wszystkim. Ale to tak się nie da. Także jeżeli jakiekolwiek z tych takich objawów, które w tej prezentacji umieściłam, gdyby cokolwiek u osób bliskich się pojawiło, no to warto by było jednak skorzystać z pomocy czy lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje na USG chociażby, czy na podstawowe pierwsze badania, czy do lekarza urologa, który też jest, prawda, dostępny i wcześniej czy później gdzieś tam się do niego trafi, a lepiej wcześniej niż później. To panie Mariusz, już mamy, widzimy rak pęcherza w pierwszą planszę tytułową. Prosimy o następną. I tu właśnie o tych przyczynach chciałam powiedzieć, ponieważ zawsze to jest palenie papierosów bądź jakiś najczęściej kontakt z substancjami chemicznymi, czy to będą jakieś te aromatyczne, czy przewlekle drażniące, czy środowisko pracy związane z substancjami chemicznymi. I jest to już jak gdyby taki sygnał do tego, żeby
żeby się kontrolować, żeby co jakiś czas chociażby to USG z pełnym pęcherzem, USG jamy brzusznej z pełnym pęcherzem, gdzie wtedy to będzie bardziej widoczne, jeżeli jakiekolwiek zmiany powstają w pęcherzu, one już w USG będą widzialne. Natomiast jakieś takie drobne zmiany mogą jeszcze nie być dostrzeżone. To też jeszcze kolejne właśnie te przyczyny, które są, to oczywiście leczenie wcześniejszych chorób nowotworowych, radioterapią czy chemioterapią. Jeżeli jest to obszar, który gdzieś tam objęty był tą radioterapią w okolicy pęcherza, to może się zdarzyć, że ten rak pęcherza gdzieś tam w przyszłości wystąpi. Warto jednak, mimo zalecenia choroby nowotworowej, warto jednak wystąpić z lekarzem prowadzącym i badać się nadal mimo wyleczenia, ponieważ mogą to być takie bardzo późne następstwa. Tak samo co wiadomo, że tam zmienia obraz wszelkich objawów, nie ma tych dolegliwości, ponieważ cukrzyca do tego predysponuje. Te choroby pasożytnicze, o których tu jest mowa na tym slajdzie, czy też powodują częste infekcje pęcherza. I w związku z tym są następstwem, są przyczyną do wystąpienia tego raka pęcherza. Poproszę jeszcze o ten następny slajd. I to są takie objawy, takie podstawowe, które jeżeli obserwujemy u siebie, czy u kogoś z bliskich członków rodziny, bliskich znajomych, czyli to krwiomoc, ból podczas oddawania moczu, może być on czasami mylony z zapaleniem pęcherza, bo często też takie zapalenie pęcherza, takie objawy. Ale jeżeli jest to jakieś przetrwałe, no to należy zwłocznie z urologiem się skonsultować, wykonać jakieś USG pęcherza, tak jak mówiłam, czy badanie tomograficzne. Tak samo pieczenie, czy takie częste oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy, ciągłe parcie na mocz pomimo oddania tego moczu, bądź też te trudności w oddawaniu moczu, jeżeli występują, czy odczuwamy, że nie do końca oddaliśmy mocz, jest ciągły taki dyskomfort, no to jest to też tak samo sygnał do tego, żeby gdzieś tam się udać już wcześniej do lekarza, nie czekać, aż te będą takie uogólnione dolegliwości i objawy. Poproszę dalej jeszcze kolejny slajd. Tam są właśnie takie objawy, które są już, występują w przypadku choroby mocno zaawansowanej, czyli już ten rak pęcherza jest taki naciekający mięśniówkę, dający przerzuty, będą to właśnie te wszystkie objawy związane z obecnością przerzutów odległych, czyli jakieś bóle kostne, bóle stawów, wyniszczenie, już ogólne osłabienie, chudnięcie, to też jest taki sygnał, niezamierzone oczywiście chudnięcie. No to właśnie bóle obrzęki kończyn dolnych, które mówią o tym, że są te węzły chłonne, te pakiety dużych węzłów chłonnych są już powiększone, to też jest to już objaw zaawansowania choroby. Czasami właśnie pacjenci, którzy trafiają, mają bóle od dłuższego czasu, skarżą się na bóle kręgosłupa i są leczeni z powodu bólu kręgosłupa, a jest to taki mylny objaw raka pęcherza, który już rozwija się w pęcherzu, a w żaden sposób nie daje innych objawów. Poproszę jeszcze o kolejny slajd. I teraz jakie badania należy wykonać? No tak jak mówiłam właśnie w czasie omawiania tych objawów, to USG. Jeżeli jakiekolwiek objawy występują, musimy wykonać USG z pełnym pęcherzem, bo to jest bardzo istotne. Wtedy ten pęcherz jest dobrze uwidoczniony i te zmiany w pęcherzu są widoczne już w zapisie USG. Cystoskopia, no to już wiadomo, wykonywana przez urologa, czyli do niego już trzeba, prawda, dotrzeć. Cytologia osadu moczu, którą no ja polecam, zachęcam, żeby wykonać. Nie jest to niestety badanie refundowane, troszkę kosztuje. Niemniej jednak bardzo wcześnie wykrywa już te złuszczające się komórki nowotworowe, które znajdują się w pęcherzu, które znajdują się, wychodzą razem z moczem. I tu już to podstawowe badanie też może dużo nam wcześniej pokazać, że już jest choroba.
No i oczywiście tomografia, scintygrafia to są już badania, które no, są konieczne. Jeżeli już rozpoznamy tego raka pęcherza, że jest jakaś zmiana pęcherza, to te badania należy wykonać, żeby obserwować i rozpoznać, jaki jest stopień zaawansowania tej choroby. Poproszę o kolejny slajd. I teraz właśnie chciałabym przejść do leczenia, ponieważ no tutaj wszelkie następstwa są związane z leczeniem. Następstwa dla pacjenta związane są z leczeniem. Bo podstawowym leczeniem raka pęcherza zawsze jest to leczenie chirurgiczne. Czy to będzie endoskopowe, czy to będzie chirurgia ta duża w postaci cystektomii, ale zaczyna się zazwyczaj, jeżeli rak nie jest mocno zaawansowany, jeżeli nie nacięka na mięśniówkę pęcherza, tylko jest umiejscowiony w śluzówce powierzchniowo, wtedy wykonujemy ten tur. I po tym badaniu, po tym zabiegu pacjent wraca do domu, no ma pewien też problem, który wiąże się z podrażnieniem śluzówki, z dolegliwościami po samej tej elektroresekcji guza w pęcherzu, ponieważ jest to rana, która musi się zagoić, może dawać dolegliwości w postaci bólu podbrzusza, może dawać dolegliwości w postaci lekkiego jakiegoś, znaczy nie tyle krwiomoczu, co podbarwienia krwią moczu. I oczywiście będzie to taki niepokój, czy tam zdarzają się też, jeżeli jest gdzieś tam jeszcze jakaś niewielkie krwawienie, mogą się zdarzyć większe skrzepy, które gdzieś tam wypłyną w czasie gojenia tej rany w pęcherzu, w czasie tej rekonwalescencji po zabiegu. I wtedy no, ważne jest spożywanie dużej ilości płynów, żeby ten pęcherz, żeby ta ranka jak najszybciej się wygoiła, żeby ten mocz był jak najbardziej rozwodniony, wypłukiwał w pęcherzu te zmiany, to jednak wypijanie tych 2 litrów to jest takie minimum, o którym zawsze mówimy na urologii. No właśnie i wtedy są najlepsze efekty, bo czasami zdarza się, że pacjent po takim zabiegu elektroresekcji, gdy nie wypija takiej odpowiedniej ilości płynów, mogą gdzieś te skrzepy, które się próbują wydostać z pęcherza, mogą zablokować cewkę moczową i dochodzi do zatrzymania moczu. Jest to, prawda, jest to czas powtórnej interwencji, trzeba pacjenta takiego zacewnikować od skrzepy, wypłukać pęcherz. Także to są takie trudności, które może, nie mówię, że dzieje się to zawsze, ale może spotkać pacjenta po leczeniu raka pęcherza i pacjent o tym powinien wiedzieć, jak się zachować, gdyby coś takiego się zadziało. Wiedzieć, że ma się zgłosić natychmiast z powrotem do szpitala, w którym był operowany i na pewno uzyska taką pomoc. Natomiast cystektomia, no jest to zabieg mocno okaleczający, ale z drugiej strony powinien być traktowany jako taki zabieg ratujący życie, który daje szansę na normalne funkcjonowanie, na to, że wrócimy do swojego środowiska, środowiska pracy, środowiska domowego i będziemy normalnie funkcjonować. Jest to jednak czas, kiedy wydłużony, kiedy wracamy do zdrowia i ten czas rekonwalescencji jest dość długi, ponieważ rozległość operacji jest duża, ponieważ cystektomia u kobiet i u mężczyzn jest różnym zabiegiem, bo dotyczy u mężczyzn zazwyczaj jeszcze usunięcia prostaty, u kobiet usunięcia macicy. Zazwyczaj to jest tak bliskie położenie, że musi to być usunięte, żeby leczenie miało sens operacyjne. Wtedy, prawda, po takiej rozległej operacji, wiadomo, że cięcie, no są też operacje laparoskopowe, niemniej jednak rozległość zabiegu, czas wygojenia, jest to okres, tak trzeba sobie dać spokojnie do pół roku nawet, żeby powrócić do pełni zdrowia. I po cystektomii właśnie, jeżeli nowotwór, rozległość tego nowotworu wymaga jeszcze, no to jest leczenie uzupełniające, radiochemioterapia bądź jakieś łączone terapie. Natomiast immunoterapia BCG, która jest bardzo często stosowana i bardzo skutecznie zresztą,
Jest to leczenie wprowadzane jako leczenie uzupełniające po elektroresekcji pęcherza, czyli po tych turpach, po leczeniu endoskopowym. I te wlewki BCG troszkę wymagają dyscypliny od pacjentów, ponieważ pacjent, który będzie się zgłaszał, to jest cały program leczenia, który wymaga od pacjenta regularnego zgłaszania się do poradni, żeby podać tą wlewkę. To jest wszystko dzieje się ambulatoryjnie, nie ma powodu przyjmowania do szpitala. Natomiast musi, prawda, zadbać też o członków swojej rodziny, bo to są prątki gruźlicy, które wiadomo wymagają specjalnego stosowania w domu, zabezpieczenia innych członków rodziny przed zakażeniem chociażby, czy gdzieś dostaniem się tych prątków, więc jak gdyby najlepsza opcja dla pacjenta w czasie tej immunoterapii wlewkami BCG. Dobrze jest, żeby pacjent miał swoją własną łazienkę. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to chociaż własne ręczniki i dezynfekcja łazienki po oddaniu tego moczu. Oczywiście mycie rąk bezwzględne, mycie łazienki jest dużo częstsze, żeby nie narażać swoich członków rodziny na to, że gdzieś tam się spotkają z tymi prątkami gruźlicy. Poproszę o kolejny slajd. I teraz właśnie mówimy o tych metodach leczenia. U nas w Polsce podstawowym leczeniem jest leczenie chirurgiczne, czyli to leczenie, czy to będzie cystektomia różnymi metodami proponowana, czy to będzie elektroresekcja. Jest to zawsze metoda chirurgiczna, która daje następstwa. Jeżeli nie zgadzamy się, prawda, bo mamy jakieś obawy co do tego, czy jesteśmy właściwie leczeni zawsze, możemy się konsultować z innym lekarzem, urologiem, możemy konsultować to z onkologiem, żeby wybrać dobrą dla siebie propozycję leczenia i akceptowalną przez nas. Proszę, kolejny slajd. I teraz właśnie takie pytanie pacjentów czasami zdarza się na grupie naszej wsparcia. Jak przygotować się do tego turtu, do tego leczenia endoskopowego? Czego mogę się spodziewać? Czego mam się obawiać? Bądź co się może zadziać po takim leczeniu? I jak mogę przygotować się do tego, żeby żadne powikłania nie wystąpiły. A więc takie leczenie endoskopowe właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, polega na usunięciu pęcherza drogą endoskopową. Jest to najmniej inwazyjna operacja, najmniej inwazyjnie leczony nowotwór. Niemniej jednak są pewne uwarunkowania, nie może on naciekać na mięśniówkę pęcherza. Przygotować się do tego należy przede wszystkim zaakceptować i odstawić leki, które mogą powodować nasilenie krwawienia po zabiegu, a więc wszystkie aspiryny, różne leki przeciwzapalne, które mają w swoim składzie lek rozrzedzający krew, to oczywiście na tydzień przed taką operacją musimy odstawić, bo może to w następstwie powodować nadmierne takie krwawienie z dróg moczowych, z pęcherza moczowego. No i wtedy, jeżeli jestem w taki sposób przygotowany, odpowiednia ilość płynów wypijana po zabiegu, nie powinno się nic dziać. No oczywiście te dolegliwości gdzieś tam mogą być pozabiegowe, ponieważ jest to usuwanie tego guza elektroresektoskopem. Musi się ta ranka wygoić, jest to ranka, więc te dolegliwości gdzieś tam te bólowe mogą jeszcze się pojawić. Poproszę o kolejny slajd. Najczęściej spotykanym leczeniem u nas w Polsce jest cystektomia. Niestety spowodowane jest to już dużym stopniem zaawansowania choroby pacjentów, którzy trafiają do urologa, którzy trafiają do leczenia. Bagatelizowanie tych pierwszych objawów
skutkuje tym, że już zabieg, na który może nam urolog zaproponować, jest to właśnie radykalna cystektomia, poszerzona właśnie o usunięcie prostaty, czasami węzłów chłonnych czy usunięcie macicy. Przygotowanie do zabiegu jest tutaj już zupełnie inne, ponieważ ten czas rekonwalescencji pozabiegowej jest dłuższy, jest to zabieg dużo bardziej rozległy. Do zabiegu musimy się przygotować w taki sposób, że organizm musi być właściwie odżywiony, bo jeżeli w tym czasie, w ostatnim czasie dużo pacjent schudnie, jest wyniszczony organizm, będzie trudno powrócić do zdrowia po zabiegu. Zresztą jest to dla niego wtedy niebezpieczeństwo takie pozabiegowe, wszelkich możliwych powikłań. Wobec tego zawsze zachęcamy pacjentów, żeby przed zabiegiem odżywiali się, dodatkowo wypijali, czy to będą nutridrinki, preparaty wysokobiałkowe. Chodzi o to, żeby gdzieś zabezpieczyć ten organizm do takiej właściwej walki takiej pozabiegowej z chorobą. Później to wczesne przygotowanie do zabiegu jeszcze w szpitalu polega na tym, że trzeba wyłonić znaleźć właściwe miejsce do wyłonienia urostomii. I taki pacjent też wtedy współpracuje, ponieważ to on będzie się zajmował, on będzie wymieniał sobie worki stomijne, on będzie sam musiał funkcjonować, więc ten worek, ta urostomia musi być wyłoniona we właściwym miejscu i to miejsce wyznacza się w różnych pozycjach, w pozycji siedzącej, leżącej i stojącej. Bo mamy, prawda, różne gabaryty, gdzieś te fałdki mogą się pojawić, żeby jest o wiele łatwiej worek stomijny naklejać w miejscu, gdzie nie ma jakiegoś fałda brzusznego. I wtedy wiadomo, że dużo łatwiej jest pielęgnować taką urostomię. I ten okres rekonwalescencji, kiedy pacjent wraca do domu, kiedy już jest w okresie takim pozabiegowym, to jest okres odpoczynku, to jest okres, kiedy pacjent będzie potrzebował dużo większej opieki, dużo większego zainteresowania ze strony bliskich, ze strony rodziny, dużo więcej pomocy. Tak samo tej pomocy może udzielić pielęgniarka stomijna, która po wyłonieniu urostomii w tym pierwszym okresie jest potrzebna, ponieważ zarówno rodzina, jak i pacjent są osobami, którzy się dopiero stykają z nową sytuacją, muszą się nauczyć, muszą rozpoznać, kiedy właściwie pielęgnują, umieć rozpoznać we wczesnym okresie problemy, które mogą zaistnieć w czasie pielęgnacji tej urostomii. No i uczą się wszystkiego na nowo. Po drugie, pacjent jest jeszcze osłabiony, który wraca po tej operacji cystektomii, jest osłabiony dość mocno, może spacerować, może funkcjonować w miarę samodzielnie, natomiast na razie w tym okresie półrocznym nie może wykonywać jakichś prac wysiłkowych, powinien stosować sprzęt dodatkowo podtrzymujący mięśnie brzucha, więc oprócz sprzętu stomijnego powinien używać pasa stomijnego we wczesnym okresie takim pooperacyjnym, ponieważ pomaga to przyspieszyć gojenie rany. Zwłaszcza, że ten okres powoduje wzmożony ból podczas poruszania się, zwłaszcza wstawania, kiedy napięcie mięśni brzucha jest duże, to ten pas stomijny powoduje naprawdę taką pomoc, żeby szwy utrzymały się, żeby nie stworzyła się przepuklina czy stomijna, czy przepuklina brzuszna w miejscu cięcia. No i oczywiście ten pas powoduje to, że właściwe gojenie tej urostomii może spowodować, że jest ta urostomia ładna, wypukła, nie wklęśnięta. Łatwiej jest taką urostomię pielęgnować i nie zwiększa to jakichś takich powikłań około urostominy, gdzie
podciekający mocz może spowodować podrażnienie skóry. Oczywiście samodzielność jak najbardziej po tym okresie rekonwalescencji pacjent normalnie może wrócić do pracy. No, oczywiście będzie to też ważny aspekt, jaki rodzaj pracy pacjent wykonuje, bo jeżeli jest to ciężka praca fizyczna, należy troszkę zmienić chyba podejście do tego, zmienić albo pracę, albo znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Znów, jeżeli jest to praca czy biurowa, czy jakaś dość aktywna, jak najbardziej po okresie półrocznym, jeżeli już rana jest wygojona, można wrócić do pracy, jeżeli pacjent się czuje na siłach, nie ma takich przeciwwskazań. I teraz chciałabym powiedzieć o problemach pielęgnacyjnych tej urostomii, ponieważ najczęściej właśnie w trakcie już wyłonienia, znaczy już po wyłonieniu, w trakcie pielęgnowania tej urostomii zaczynają się problemy. W pierwszym okresie, kiedy pacjent jest objęty opieką taką pielęgniarki stomijnej, to ta pielęgniarka, prawda, uczy, jak wymieniać worki, jak dbać o skórę wokół stomii, jak dbać o samą tą brodawkę urostomijną, tą urostomię wyłonioną. W związku z tym, że urostomia jest wykonana z części jelita cienkiego, jelito może być narażone na jakąś macerację, na podrażnienia. Są preparaty w tych akcesoriach wszystkich stominy, są preparaty, które są takie gojące, typowe do urostomii. Są preparaty, które jeżeli widzimy, że coś się dzieje pod płytką stominą, w okolicy urostomii, to natychmiast należy jak najwcześniej rozpocząć działanie właściwe, żeby nie doszło do jakichś przetok, do głębokich ran, które dużo trudniej jest wtedy wygoić. Także właśnie początkowo pomoc tej pielęgniarki stominy jest na tyle ważna, że uczy nas, na co zwracać uwagę. Czyli że już takim jakimś niepokojącym pierwszym objawem będzie zmiana, bo skóra pod płytką stominą powinna mieć taki sam kolor jak z drugiej strony brzucha czy w okolicy, nie może być inna. Jeżeli coś się dzieje, jakiś stan zapalny już pod płytką, to czy jakieś swędzenie, nawet jeżeli nie widzimy wizualnie, nie ma zmian, a czujemy dyskomfort, czy jakieś swędzenie, czy jakieś pieczenie, jest to już dla nas sygnał, że coś się dzieje i należy z tym zadziałać. Jeżeli nie radzimy sobie sami, bądź się boimy sami podjąć decyzję, co należy zrobić, zawsze mamy taką możliwość, że możemy się skontaktować ze specjalistą. Czy to będzie lekarz urolog, który nas prowadzi, czy to będzie pielęgniarka stomijna, która prawda, już nam pokazała te pierwsze kroki, jak należy dbać o tą urostomię, czy nawet skontaktować się ze sklepem stomijnym, gdzie odbieramy te worki, to całe zaopatrzenie medyczne. Tam też są osoby przeszkolone, wiedzą, jak należy pomóc, wiedzą, jak należy, co kiedy zastosować, w jakich takich powikłaniach, jaki preparat należy zastosować, żeby szybko pomóc. Poproszę o kolejny slajd. Właśnie tu mamy worki urostomijne i o nich chciałabym powiedzieć. No nie mogłam zamieścić na prezentacji wszystkich możliwych worków urostomijnych, które są dostępne na rynku, bo tych firm jest bardzo dużo. Takie przykładowe wzięłam, bo są w związku z tym, że są różne urostomie, są urostomie wklęsłe, są urostomie wypukłe, są urostomie płaskie, to chciałam właśnie rozróżnić te worki na takie dopasowane do danych urostomii. Ten środkowy worek jest workiem wklęsłym do urostomii wklęsłej i on powoduje, że zmniejsza się ilość tego moczu podciekającego pod worek, że mamy większy komfort w stosowaniu tego worka niż zwykłego płaskiego, bo urostomia płaska niestety jest trudna do pielęgnacji, bądź urostomia wklęsła trudna do pielęgnacji, dlatego że ten mocz wycieka od razu na płaszczyznę.
i musimy znaleźć taki worek, taki sprzęt stomijny, żeby ten mocz wypływał bezpośrednio do worka, nie podciekał nigdzie. No, w takich przypadkach, bo ja mówię w tej chwili o urostomiach takich tych trudnych, bo urostomia, która jest pięknie ukształtowana, piękna tak zwana różyczka, jest urostomią bardzo prostą do pielęgnacji i to pacjenci początkowo obawiający się, że sobie nie poradzą, radzą sobie z tym bardzo dobrze, są bardzo samodzielni. Natomiast taka urostomia, która wytworzona jest na przykład w jakimś fałdzie skórnym, bądź ten fałd się pojawi później, bo prawda, bo chudniemy, bo tyjemy i zmienia się nasze ciało w czasie naszego życia, to właśnie te urostomie wklęsłe, które mamy, są urostomiami, które są właśnie dedykowane takim, znaczy worki wklęsłe są dedykowane urostomiom płaskim bądź wklęsłym wciągniętym. Czasami w przypadku właśnie niestosowania tego pasa stomijnego bezpośrednio po operacji, gdzieś ta urostomia zostaje taka zaciągnięta do środka i wtedy jest trudniejsza do pielęgnacji takiej właściwej, żeby gdzieś tam to nie podciekało. I no, są takie... Czasami jest to dość długi czas, zanim pacjent dobierze właściwy worek do siebie, ale właśnie ważne, żeby pacjent miał możliwość, wychodząc do domu, żeby miał możliwość wyboru samodzielnie. Oczywiście no, z pomocą pielęgniarki, ale żeby to nie pielęgniarka decydowała o tym, jaki worek jest właściwy, bo to pacjent ma zmieniać samodzielnie worek, bo to pacjent ma czuć, że ten worek daje mu komfort, że czuje się bezpiecznie. W związku z tym te worki są tak różne i pacjent, który ma ileś tam tych worków różnych do wypróbowania, widzi efekty, prawda, którym workiem czuje się najlepiej, która urostomia mu najmniej przeszkadza, czuje się bezpiecznie, nie, po prostu zapomina o niej, bo to głównie o to chodzi, żeby zapomnieć, że ma się tą urostomię. I te worki właśnie są z różnych firm, mają różne rodzaje płytek. I płytki są niektóre, na przykład Konvatec ma płytki, które nie trzeba w żaden sposób docinać, natomiast jest ta płytka jest tak plastyczna, że rozciągnięcie palcem czy uformowanie ciepłym palcem powoduje, że ta płytka dostosowuje się do danej urostomii, bo urostomie mają różny kształt, więc to jest o wiele łatwiej, zwłaszcza w podróży, kiedy nie możemy gdzieś tam tych nożyczek albo nie mamy tych nożyczek do docinania urostomii, to taka właśnie plastyczna płytka jest płytką doskonałą dla pacjentów, którzy nie chcą docinać worków do kształtu urostomii. Urostomia w trakcie gojenia, jeszcze też warto to powiedzieć, że zmienia kształt, ponieważ początkowo jest to tkanka obrzęknięta, w trakcie gojenia są tam jeszcze szwy, ona będzie jeszcze, prawda, formowała się do około 2 miesięcy, powinna się już uformować definitywnie i wtedy może się okazać, że ten otwór, który początkowo mieliśmy wybrane wielkość tego otworu do docinania, może się okazać, że jest zbyt duży. Jeżeli będziemy nadal stosować ten większy otwór do stomii, która już się obkurczyła i zmniejszyła, no będzie macerowana skóra, ponieważ mocz podrażnia. Nie podrażnia brodawki, bo brodawka jest wytworzona z jelita cienkiego, więc jest przystosowana do drażniącego moczu. Natomiast jeżeli będzie mocz podpływał pod skórę, gdzieś wypływał, będzie obrzeże jakieś zostawione otwartej skóry, wtedy ten mocz może podrażnić, powodować podrażnienia, powodować macerację. I taka zmacerowana skóra robi się... Po pierwsze robi się ranka, może powodować jak gdyby bliznowacenie i mieliśmy też taki przypadek, ja osobiście widziałam właśnie taki przypadek, że pacjent miał właśnie taką wokół urostomii zmacerowaną skórę, że ta skóra była
zmieniona chorobowo, zmieniona struktura skóry i zrobił się taki bliznowiec, który powodował obkurczanie, zmniejszenie się otworu stominnego, co skutkowało tym, że ten mocz coraz mniej odpływał i trzeba było rozszerzać tą urostomię, żeby nie było zastoju w nerkach, ponieważ no nie, ta droga była coraz węższa, gdyby zacieśniała się poprzez bliznowacenie. Poproszę o kolejny slajd, bo mamy jeszcze, dostępne są worki dwuczęściowe. Ja bym chciała je pokazać Państwu. Mamy jeszcze dostępne worki dwuczęściowe, które są z płytką. Może tu pokażę jakoś na wizji. Mamy dwuczęściowe, które właśnie są z tą płytką plastyczną. I do płytki dołączamy woreczek. Ten woreczek, nie musimy tak często zmieniać płytki, tylko zmieniamy woreczek. I wtedy mamy taką większą higienę, a mniej możemy, z mniejszą częstością zmieniamy wtedy samą tą płytkę, ponieważ każdorazowa zmiana płytki urostomijnej powoduje macerację, wzmożoną macerację skóry i należy ograniczyć częstość wymiany worka urostomijnego, ponieważ jest on odpuszczalny, on jest drożny, nie trzeba go wymieniać każdorazowo, tylko prawda, jak już widzimy, że jest, zaczyna się robić taki niehigieniczny, czyli co 4 dni mniej więcej, 3-4 dni trzeba było wymienić ten worek. Natomiast właśnie te płytki jeszcze dodatkowo chciałam tutaj pokazać, że są uzupełnione o takie paski jeszcze dodatkowe wzmacniane, które powodują dodatkowy pasek mocowany do worka urostomijnego, do tej płytki, powoduje, że pacjent czuje się dużo bardziej pewnie, bo to jest pasek, który mocujemy wokół siebie i przytrzymuje on trochę tą płytkę. Jeżeli ktoś ma spory brzuch i ten brzuch gdzieś tam poniżej tego, w podbrzuszu, ten worek urostomijny jest mocowany, to taki pasek dodatkowo powoduje, że czujemy się bezpiecznie i nie potrzeba nam jakiegoś wielkiego pasa stomijnego, który na początku rzeczywiście powinien być stosowany, ale później już w takim późniejszym okresie nie musi być to taki duży pas stomijny, tylko taki mocujący worki urostomijne, który daje dodatkowy komfort. Chciałam jeszcze pokazać, jakie są i powiedzieć o preparatach, które są potrzebne do pielęgnacji urostomii. I te preparaty, to w kolejnym slajdzie, poproszę kolejny slajd. Te preparaty, każda firma, tych firm jest bardzo dużo urostomijnych, bo jest i Coloplast, i Convatec, i Vibraun, i Dansac, i Welland, i Salz, i jeszcze wiele innych. Tutaj przykładowo jest, to jest akurat jedna firma, przykładowo wybrane są preparaty, takie akcesoria do pielęgnacji urostomii, bez których możemy się nie móc obyć, ponieważ po lewej mamy chusteczki do odklejania worków urostomijnych, które zmniejszają tą macerację skóry. Mamy też chusteczki, które tworzą taką dodatkową barierę ochronną na skórę i tworzą jak gdyby dodatkowe zabezpieczenie przed podciekającym moczem. I tylko że ważne jest, żeby po użyciu takiej chusteczki z tym biofilmem, z tą sztuczną skórą, żeby te 30 sekund chociaż odczekać, żeby to wyschło i wytworzyła się taka folijka, jak gdyby na tej dodatkowa ta bariera na skórze. I wtedy możemy przymocować kolejny świeży worek, a mocz, który prawda wypływa i który nam gdzieś powoduje dyskomfort, że podrażnia skórę, to wtedy mamy tą taką izolację, taką bazę na skórze. Mamy też preparaty do pielęgnacji, czy to będzie krem taki barierowy do pielęgnacji właśnie samej brudawki urostomijnej, która to jest jelito i jeżeli będziemy przy myciu pocierać chusteczką czy pocierać jakimś gazikiem,
może spowodować delikatne krwawienie, bo niestety jelito jest mocno ukrwione. I jeżeli coś takiego się zadzieje, to taki krem właśnie barierowy, który jest do tej brodawki urostomijnej, bardzo szybko goi i szybko zmienia, natłuszcza, nawilża i szybko te maceracje goi. Są paski jeszcze, tu po środku widzimy, są paski wzmacniające, gojące, takie przytrzymujące, które możemy zastosować wokół płytki stominy, jeżeli uważamy, że niezbyt dobrze płytka trzyma, chcemy większej powierzchni trzymającej tą płytkę, to mamy dodatkowo właśnie te do zabezpieczenia paski stominy, które nam dadzą taki komfort, bezpieczeństwo, że gdzieś ten mocz nie będzie wyciekał i prawda, i my jesteśmy tacy pewni, że już się nic nie zadzieje. No i oczywiście zmywacz do skóry, bez którego się nie obędziemy. I czy to z każdej innej firmy, ponieważ odklejanie samej płytki jest procesem, kiedy możemy, bo rosną włoski i możemy te włoski, prawda, usuwając, możemy podrażnić skórę i wtedy stosowanie czegokolwiek może już spowodować, że ta skóra będzie się zmieniała chorobowo. To usuwanie za pomocą takiego zmywacza do skóry powoduje, że płytka stomina, którą odklejamy, worek stominy, który odklejamy go bezproblemowo, bez uszkadzania skóry. Potem możemy, oczywiście myjemy tą skórę wokół stomii, bo to jest właściwa pielęgnacja skóry wokół stomii. To jest podstawa do tego, żeby ta urostomia funkcjonowała dobrze i żebyśmy my nie mieli żadnych kłopotów z tym związanych. Więc czy możemy zastosować, no ja zachęcam, żeby to był woda i mydło, ponieważ jeszcze woda i mydło nikomu nie zaszkodziły, ale mydło musi być bezpieczne, więc takim bezpiecznym mydłem jest biały jeleń, bądź są takie pianki dedykowane do, na przykład takie pianki dedykowane do, dla pacjentów ze stomią i one są oczyszczające skórę, ale nie natłuszczające, także ten worek dalej się będzie dobrze trzymał. Do oczyszczania skóry wokół stomii też są preparaty, którym jest prontosan. I tu jest taka trochę nowość, bo jest w sprayu. W sumie można sobie też, są też inne preparaty w sprayu, ale prontosan jest preparatem, który zapobiega powstawaniu biofilmu. Jeżeli jakieś bakterie gdzieś tam się dostają, to ten prontosan będzie dobrym preparatem do szybkiej reakcji takiej, żeby wygoić jakąś zmianę taką chorobową. I to jest wszystko dostępne w tych sklepach zaopatrzenia medycznego. Natomiast są też nowością, są chusteczki do pielęgnacji, które są w podróży, bo pacjent, który wychodzi ze szpitala z urostomią, z tą urostomią już będzie żył, bo to jest urostomia definitywna. To jest zabieg, który no, prawda, do końca życia tej zmiany potrzebuje. I ta zmiana, no, musimy ją zaakceptować, musimy się nauczyć, prawda, nawet w podróży funkcjonować z urostomią. Wobec tego taki zestaw startowy, który otrzymuje pacjent wychodząc ze szpitala, taki zestaw do testowania sprzętu stomijnego, gdzie w warunkach domowych on sobie może prawda, te różne worki przetestować. Potem sobie wykorzystuje to, że taki w tych kosmetyczkach, które otrzymuje z firm stominy, kompletuje sobie taki zestaw wyjazdowy. Jeżeli gdziekolwiek się wyjeżdża w podróż, czy wychodzi z domu na dłużej, trzeba mieć zawsze ze sobą, czy to właśnie i wtedy te chusteczki do pielęgnacji stomii się sprawdzą, ponieważ nie jest to płyn, tylko zwykła chusteczka, którą możemy wyrzucić do kosza na śmieci. I te chusteczki, może ja pokażę, to są chusteczki, prawda, które są, dezynfekują skórę, które zabijają biofilm, które są też dobre nawet w podróży, nawet można sobie zdezynfekować toaletę w podróży taką publiczną. No ale takie właśnie chusteczki, one są dedykowane do tych urostomii i do
są nawilżone, nie powodują uszkodzeń tej śluzówki, która będzie, już muszę kończyć, która nie powodują uszkodzeń śluzówki, ponieważ są dobrze nawilżone i mają takie zadanie, że są, czyszczą tą skórę, czyszczą z resztek kleju, czyszczą z resztek tych preparatów, których używamy do pielęgnacji tej urostomii, ale też dają nam szansę na właściwe przyklejenie worka, więc nie ma tej takiej bariery natłuszczającej i worek kolejny przyklejony będzie się trzymał dobrze. No jest jeszcze mnóstwo rzeczy, o których mogę, ale widzę, Olu, że już muszę kończyć, rozumiem, tak? Chciałam powiedzieć, że to są nasze drugie warsztaty, ale tych warsztatów będzie więcej i już mi się nasunął następny temat, bo oczywiście to są bardzo praktyczne i konkretne porady, ale te wszystkie wspaniałe rzeczy, które pomagają w utrzymaniu, w higienie i o tym, żeby zapomnieć o tej stomii, są też częściowo przecież, tylko częściowo refundowane. Nie za wszystkie, za nie część z nich trzeba będzie płacić i myślę, że to też jest temat, ta refundacja tych to jest następny produktów takich stosowanych przy pielęgnacji stomii też będzie jakimś ciekawym tematem dla pacjentów na następny raz. I oczywiście możemy powiedzieć jeszcze o innych nowościach, które się pojawią na rynku, bo to też jest ważne, żeby pacjenci wiedzieli. I myślę, że tutaj też jest tych tematów jest cała masa, bo ja pamiętam, że na ostatnich warsztatach słyszeliśmy o takiej bardzo trudnej sytuacji pacjenta otyłego na przykład, który miał kłopoty z założeniem sobie, nie potrafił sam sobie tej stomii założyć, bo musiała mu pomóc żona. Więc tematów jest cała masa i na pewno do nich wrócimy. Na pewno z takimi tematami się też stykasz na co dzień u siebie na grupie, prawda? Też. Także Iwonko, bardzo, bardzo Ci dziękujemy. I Ty mówiłaś o życiu codziennym, o takich rzeczach bardzo praktycznych, ale jak to się mówi, w tych trudnych sytuacjach ważny jest stan naszej psychiki, prawda? I umiejętność radzenia sobie ze stresem i spowodowania, żeby ten stres nie był chroniczny, ale był krótkotrwały, albo jeżeli już jest ten stres, to nas mobilizował do tego, żeby zmieniać coś. I o tym właśnie powie nasz następny gość, pani magister Ewa Dubaniewicz, która też zna te rzeczy z własnej praktyki, bo sama jest pacjentką onkologiczną. Prosimy o prezentację. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iwonko, bardzo. Nazywam się Ewa Dubaniewicz, jestem psycholożką i pacjentką onkologiczną jednocześnie. Żyję już 6 lat z nowotworem rozsianym i zaproszę Was dzisiaj na przyjrzenie się stresowi, po oglądaniu go z różnych aspektów, z różnych wariantów. Zapraszam. Każdy z nas pewnego dnia usłyszał z ust lekarza, to jest nowotwór. Jest to sytuacja krytyczna, traumatyczna. Jest to zasadnicza i niepomyślna zmiana w sytuacji życiowej człowieka. Pierwsze chwile zaskoczenia, niedowierzania i zaprzeczania. Poczucie zagrożenia życia i zdrowia, zagrożenie dobrostanu, jakości życia, pogorszenie bytu materialnego, sprawności fizycznej itd. W reakcji na diagnozę, to jest rak, powstają w nas jakieś reakcje emocjonalne i behawioralne. Behawioralne to znaczy jakoś się zachowujemy, jakoś działamy. Oraz czasami następuje zmiana sytuacji społecznej związana z długotrwałą hospitalizacją lub też potrzebą, koniecznością rezygnowania z pracy zawodowej. Czasami też są różne kryzysy w rodzinie, nieporozumienia i rozwody. Co się dzieje z nami, kiedy usłyszymy już tą diagnozę, to jest rak? W pierwszym momencie ta pierwotna diagnoza jest powodowana przez uruchomienie prawej półkuli mózgowej, która sprawia, że cały organizm
wpada w stan alarmowy, w stan pogotowia, wzbudza się, a jest to bardzo atawistyczny mechanizm, który oparty jest na schemacie walcz albo uciekaj. Jest to, celem jest biologiczne przetrwanie. Ta pierwsza diagnoza, te pierwsze chwile po diagnozie, tak jak powiedziałam, sprawiają, że czujemy się fatalnie, że czujemy się zagrożeni, zagrożone jest, mamy poczucie zagrożenia naszego życia i zdrowia, bytu materialnego, sprawności. Ale mija pewien okres czasu, obniża się nieco napięcie emocjonalne i wtedy szansę ma lewa półkula mózgowa, ta analityczna, logiczna, ta, która pozwala nam na racjonalną ocenę naszej sytuacji. Oczywiście na tym etapie oceny naszej sytuacji jako pacjenta onkologicznego, już najczęściej w procesie leczenia, zaczynamy zastanawiać sobie, jak poradzę sobie z tą sytuacją, jakie mam możliwości, jakie mam zasoby osobiste i te w moim otoczeniu, i czy są one adekwatne i jakie mam te deficyty. Co takiego będzie lub w tej chwili przeszkadza mi w takim konstruktywnym podejściu do leczenia. W biopsychospołecznym modelu choroby wyróżnia się trzy poziomy stresu. Ale może najpierw powiedzmy, co to jest ten stres. Stres to jest reakcja w mózgu i w ciele oparta na naszym doświadczeniu, wiedzy, przekonaniach oraz na temperamencie i osobowości. I pierwszym z tych poziomów stresu to jest stres psychologiczny. I tak przypomnę, że stres psychologiczny jest sprawą bardzo indywidualną, bardzo osobistą i zależy i każdy z nas przeżywa i doświadcza tego w różny sposób. Stres psychologiczny, czyli ocena emocjonalna, to jak oceniamy naszą sytuację w tu i teraz, w procesie leczenia, czy jest ona pozytywna i negatywna w dużym uproszczeniu, jakie reakcje emocjonalne wzbudzają się, czy te pozytywne, czy te negatywne, i organizacja zachowania, czyli to, jak na skutek tej oceny emocjonalnej i reakcji emocjonalnej zachowujemy się, czy konstruktywnie, czy destrukcyjnie dla naszego procesu leczenia. Drugi poziom stresu to stres fizyczny i biologiczny. Pojawia się on, kiedy stres psychologiczny trwa długotrwale lub ten stres psychologiczny jest wysoki, nadmierny. Stres fizyczny, biologiczny, czyli różnego rodzaju objawy somatyczne, na przykład podwyższone tętno, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenie oddechu, krótki, płytki oddech, zaburzona gospodarka hormonalna, wydzielanie się w nadmiernej ilości adrenaliny, kortyzolu.
i te wszystkie procesy, niekorzystne procesy psychologiczne i biologiczne sprawiają, że wyczerpują się zasoby odpornościowe, ale o tym opowiem w jednym z kolejnych slajdów, ale jeszcze powiem, że stres społeczny, o którym bardzo niewiele się mówi, to trzeci poziom stresu. Stres społeczny, który może powodować ograniczenie ról społecznych spowodowanych naszą sytuacją jako chorego pacjenta, na przykład renta, niewystarczające wsparcie rodziny i tak dalej, częściowo już o tym mówiłam wcześniej. Proszę następny slajd. Po czym poznajemy, że jesteśmy w stanie stresu, że doświadczamy właśnie stresu? Jest kilka takich wskaźników. Warto, żeby nauczyć się obserwować własne ciało, własny organizm, własną głowę, własny umysł po to, żeby wiedzieć, co się z nami w danej chwili dzieje właśnie na poziomie głowy czy na poziomie ciała. Wskaźniki to są negatywne emocje. Pewnie każdy z Was zna, pamięta lub właśnie przeżywa i doświadcza stany lękowe, smutek, gniew, rozdrażnienie, nerwowość, ale również różnego rodzaju reakcje motoryczne, to drżenie ciała, napięcie, nadmierne napięcie mięśni, zakłócenie mowy, na przykład nie możemy zwerbalizować własnych myśli. Charakterystyczna mimika twarzy, tiki nerwowe, ucieczka od tego bodźca stresującego, stresora, nadpobudliwość ruchowa, albo też zastyganie w bezruchu. Trzeci wskaźnik to zmiana funkcjonowania poznawczego. Częściej na gorsze, ale zdarza się, że na lepsze. Na lepsze to w takim przypadku, kiedy wyostrzają nam się zmysły, kiedy mamy szybsze reakcje, kiedy widzimy oszcze, kiedy słyszymy oszcze. To jest też taki bardzo, bardzo atawistyczny, bardzo atawistyczna reakcja. W tych dysfunkcjach poznawczych może się też pojawić zaburzenie koncentracji uwagi, takie tunelowe, taka tunelowa koncentracja na tym bodźcu, na tym stresorze, na naszej chorobie, na naszej sytuacji i tak dalej. I też takie chaotyczne wypowiadanie się, które polega na tym, że nie potrafimy połączyć skutku z przyczyną, że mylą nam się różnego rodzaju wątki myślowe. Reakcje fizjologiczne, podwyższone tętno, przyspieszony albo zwolniony oddech, pocenie się, suchość w jamie ustnej, kołatanie serca, poczucie napięcia oraz zmiana w gospodarce hormonalnej, wydzielanie się przede wszystkim dwóch hormonów, kortyzolu we krwi i poziomu jonów sodu w ślinie. Zastanawiamy się często, co takiego się dzieje z nami od momentu wystąpienia stresu aż po jego różnego rodzaju skutki
krótkotrwałe lub długotrwałe. W pierwszej kolejności, tak jak powiedziałam, w tej pierwotnej ocenie przez nas naszej sytuacji następuje taka reakcja alarmowa, czyli walcz albo uciekaj. Przypomnę, spowodowana przez prawą półkulę mózgową. I jest to obniżenie nastroju, negatywne emocje, o których już mówiłam, zmiany somatyczne oraz zmiany procesów poznawczych, o których również wcześniej mówiłam, ale przypominam, ponieważ będzie to miało znaczenie w dalszej części mojej wypowiedzi. Kiedy stres trwa dłużej w czasie, to pojawiają się skutki odległe stresu, które mają wpływ na nasze zdrowie oraz chorobę, w której aktualnie nie jesteśmy. Takie odległe skutki stresu powodują obniżenie odporności na infekcje na przykład, ale też ogólnie obniżenie na funkcjonowanie układu odpornościowego, mogą powodować kłopoty ze snem. I tak jak powiedziałam, a podkreślę to, załamanie zdrowia w aspektach, z którymi nie mieliśmy problemów zdrowotnych, oraz pogorszenie rokowań w naszej chorobie nowotworowej aktualnej. Ale też te długotrwałe skutki mogą polegać na trudnościach w codziennym funkcjonowaniu, w życiu codziennym, w życiu zawodowym, w takim ogólnym poziomie przystosowania. Oczywiście wszystko też zależy od siły, czasu trwania i liczby tych bodźców stresujących w krótkim czasie oraz oczywiście od naszych zasobów wewnętrznych, od naszych sposobów radzenia sobie ze stresem. Jeśli zdarzy się tak, że długotrwale przeżywamy stres, a nie potrafimy sobie zredukować ani poziomu napięcia emocjonalnego i nie potrafimy sobie poradzić z naszymi negatywnymi myślami i destrukcyjnymi zachowaniami i ciągle funkcjonujemy w trybie walcz albo uciekaj, przypomnę, że zawiaduje tym prawa półkula mózgowa. To jest bardzo niebezpieczny stan naszego mózgu i ciała, dlatego że komunikaty, które wędrują z mózgu do mięśni, a w trybie właśnie walcz albo uciekaj, przygotowują do szybkiego działania przez krótki czas. Jeśli to jest długotrwałe działanie tych komunikatów, to nasze mięśnie są nadmiernie zmęczone. Jeśli komunikaty pochodzące z wegetatywnego układu nerwowego do narządów wewnętrznych, do serca, jelit, płuc, wątroby, nerek, innych narządów, ciągle nastawiają nas na krótkotrwałą walkę albo ucieczkę, doprowadzą do zmęczenia, nadmiernego zmęczenia tych narządów. Komunikaty wysyłane do przysadki i regulujące poziom hormonów mobilizujących organizm do działania, gdy są wysyłane zbyt długo, rozregulowują układ hormonalny,
Takim typowym przykładem jest na przykład zatrzymanie cyklu menstruacyjnego u kobiet. Postarałam się tutaj rozrysować te zależności. O których mówiłam wcześniej i jest tu pokazane taki super system składający się z trzech elementów: układu nerwowego, układu immunologicznego i układu hormonalnego. Są to elementy współzależne i czasami zadają mi pacjenci pytanie, dlaczego twierdzę, że długotrwały stres jest szkodliwy dla naszego organizmu, w tym dla układu immunologicznego i układu hormonalnego. Tutaj mamy tak bardzo, bardzo, bardzo uproszczony sposób pokazane, jak działają procesy, mechanizmy, procesy powodujące rozregulowanie tego super systemu, oczywiście z taką szkodą dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Co się dzieje, kiedy układ nerwowy jest rozregulowany, czyli doświadcza stresu, albo kolokwialnie rzecz ujmując, jest zdenerwowany. Z układu nerwowego do układu immunologicznego zaczynają docierać różnego rodzaju komunikaty. Zmieniają się neuroprzekaźniki. I zamiast endorfin, które dają nam pewną równowagę psychiczną, zaczyna się wydzielać adrenalina i kortyzol, właśnie wzbudzająca do działania, do aktywności. Bardzo pobudza się nerw błędny. Im bardziej pobudzony nerw błędny, tym większy, wyższy poziom stresu. Jeśli chodzi o wpływ układu nerwowego na układ hormonalny, to przysadka zaczyna działać na wytwarzanie hormonu zwrotnikowego, zwanego tropins, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie gruczołów dokrewnych oraz wytwarzanie wszystkich innych hormonów. Układ hormonalny i układ immunologiczny są również ze sobą współzależne, bo na przykład im więcej kortyzolu we krwi, tym większa wrażliwość na stres, a im więcej kortyzolu, tym bardziej zwiększają się zmiany hormonalne, zmiany metabolizmu, jak tutaj napisałam, powstają cytokiny zapalne. Cytokiny to są takie kontrolerzy, regulatorzy w układzie immunologicznym, które sprawiają, że limfocyty T, na pewno wiecie, co to są limfocyty, że odpowiedź limfocytów na antygen jest większa albo mniejsza i one działają prozapalnie albo przeciwzapalnie. A jeśli chodzi o ten kortyzol, to taka ciekawostka, że
działa on bardzo mocno na metabolizm i na przyswajanie tłuszczu. Wprost można by powiedzieć, że im więcej kortyzolu w organizmie, we krwi, tym więcej tłuszczu nam się odkłada w ciele. Oczywiście powiedziałam też, że zwrotnie układ immunologiczny i układ hormonalny działa na układ nerwowy. Na przykład układ hormonalny powoduje, że trzustka nie produkuje dostatecznej dawki insuliny, a przecież mózgowi jest bardzo potrzebna glukoza do tego, żeby mógł prawidłowo funkcjonować. Oczywiście też układ hormonalny może zaburzać działanie tarczycy, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Układ hormonalny to estrogeny, żeńskie hormony, które są takim bardzo ważnym buforem przeciwstresowym. Ale też układ immunologiczny, który w odpowiedzi na rozregulowanie układu nerwowego sprawia, że wytwarza się histamina. Histamina, która powoduje reakcje zapalne, która jest odpowiedzialna na przykład za alergię, za astmę. Wszelkiego rodzaju reakcje autoimmunologiczne. I w sytuacji rozregulowania układu immunologicznego i nerwowego wytwarzają się cytokiny, o których już troszeczkę mówiłam, które mają wpływ na procesy zapalne w organizmie. Pamiętajmy, że tylko podejmując nieustające próby właściwego i skutecznego radzenia sobie z nową i trudną sytuacją pacjenta chorego nowotworowo, możemy polepszyć nasze rokowania w chorobie, ale możemy też polepszyć jakość naszego życia. Naszym mottem przewodnim w życiu z chorobą niech będzie: wiem, jak troszczyć się o siebie i robię to najlepiej, jak potrafię. To jest moja rekomendacja dla Was i dziękuję za uwagę. Ewa, to jest część Twojego wykładu. Pani Ewa Dubaniewicz, magister Ewa Dubaniewicz jest z nami dzisiaj, bo chciałam Państwu powiedzieć, że witaj, tak, że dalsze dwie części tego wykładu, które będą poświęcone radzeniu sobie ze stresem, a także tematem tej ostatniej części będzie rozwój potraumatyczny, bo okazuje się, że tak ciężkie przeżycia, jakie mamy związane z leczeniem choroby nowotworowej, mają ogromne wpływ także na nasz pozytywny rozwój. Nie tylko negatywnie wpływają, ale i że często jest w tych sytuacjach też nam potrzebna pomoc psychoonkologa. I o tym będziemy mówić w następnych dwóch wykładach, które znajdziecie Państwo na stronie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.glospacjenta.pl, wideotece pacjenta, za niedługo one się pojawią, i na YouTubie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. A ja, Ewa, tylko jedno pytanie, bo w tej części wykładu, w tej pierwszej, pokazałaś, no, że stres może całkowicie zrujnować funkcjonowanie naszego organizmu, czyli też może, można powiedzieć, że nowotwory to też działanie stresu. Tak, bo oczywiście to ma dwa swoje aspekty. Po pierwsze, choroba nowotworowa wytwarza sytuacje stresogenne i na etapie diagnozy, i później w procesie leczenia na różnych
jego etapach i zdarzających się niestety kryzysach, ale też osoby, które są poddawane długotrwałemu stresowi, osoby nieumiejące regulować sobie własnych emocji, regulować sobie własnych myśli, zarządzać i myślami, i emocjami, mogą spowodować, że w długotrwałym czasie ewentualnie, no nikomu oczywiście nie życzę, ale może się pojawić choroba nowotworowa na wskutek właśnie słabego funkcjonowania układu odpornościowego. No i to jest też jeden z bardzo ważnych aspektów naszej higieny psychicznej. Tak. Natomiast ja Ci bardzo dziękuję i zachęcam do oglądania tych kolejnych części. A w tej chwili kolejna nasza pani specjalistka, pani Iwona Sajur, dietetyk kliniczny, która powie nam o zasadach żywienia pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. Ja chciałam tylko nawiązać do wykładu pani Iwonki Sajur i pani Iwonki Król, która mówiła o tym, jak wygląda leczenie podstawowe pacjentów z rakiem pęcherza, ale jest też leczenie wspierające. I takim leczeniem wspierającym jest właśnie dietoterapia. I bardzo ważna część tej dietoterapii, tak zwana procedura ERAS. I o tej procedurze, o której pacjenci z rakiem pęcherza powinni wiedzieć i powinni wiedzieć, że ona powinna być u nich zastosowana, żeby nie dopuścić do utraty masy ciała, czasami nawet grożącej zejściem śmiertelnym. O tym będzie mówiła pani magister Iwona Sajur. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Iwona Sajur, jestem dietetykiem klinicznym, specjalistą do spraw żywienia. Mam przyjemność dzisiaj opowiedzieć Państwu o tym, jak powinna wyglądać dieta w trakcie leczenia raka pęcherza moczowego. Kilka faktów o raku pęcherza moczowego. Wśród czynników ryzyka do takich najczęściej wymienianych zalicza się palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu, oczywiście także ekspozycję zawodową na różne substancje toksyczne i pestycydy, kamicę nerkową, czy też przewlekłe stany zapalne pęcherza i układu moczowego. Rocznie w Polsce przybywa około 6 tysięcy nowych zachorowań, czyli 6 tysięcy osób rocznie każdego roku choruje na ten nowotwór. Jest to nowotwór, który oczywiście częściej dotyczy mężczyzn, zwłaszcza w wieku powyżej 50 roku życia i to ryzyko rośnie z wiekiem, ale oczywiście może się pojawiać w każdym wieku. Kobiety chorują 2-3 razy rzadziej w porównaniu z mężczyznami, ale także ten nowotwór może występować u kobiet. Jest to bardzo zróżnicowana grupa nowotworów, ponieważ rak pęcherza moczowego ma kilka swoich różnych postaci o różnym potencjale złośliwości. I niestety jest to nowotwór, który również ma taki nawrotowy charakter. W związku z tym czasami po pierwszej fazie leczenia jeszcze po kilku latach potrafi dać o sobie znać. Wczesne objawy występowania tego nowotworu to krwiomocz, to także częste bolesne oddawanie moczu lub też różne bóle zlokalizowane w miednicy. Jeśli chodzi o sposób leczenia raka pęcherza moczowego, to oczywiście mamy tutaj leczenie podstawowe. Najczęściej stosuje się operacyjne usunięcie guza pęcherza moczowego lub w niektórych sytuacjach również całego pęcherza moczowego, chociaż po ten sposób sięga się zdecydowanie najrzadziej. Również wykorzystuje się leczenie chemioterapią, immunoterapią i radioterapią, czyli naświetlaniami, bądź też radiochemioterapią, czyli naświetlaniami połączonymi razem z podaniem leku cytostatycznego, czyli chemioterapii. To leczenie podstawowe jest uzupełniane leczeniem wspomagającym. I jeśli chodzi o to leczenie, ono obejmuje między innymi dietoterapię i dzisiaj będę chciała Państwu właśnie o tym powiedzieć. Również różnego rodzaju interwencje żywieniowe, które na różnych etapach choroby i leczenia tej choroby mogą być potrzebne, a także o takim protokole ERAS, protokole okołooperacyjnym, który
może zmniejszyć ryzyko występowania wielu różnych powikłań. Oczywiście poza dietoterapią w leczeniu wspomagającym stosuje się rehabilitację mięśni dna miednicy, psychoterapię, czy też farmakologię leczenia skutków ubocznych tego leczenia podstawowego. Więc tak naprawdę na to leczenie przeciwnowotworowe w raku pęcherza moczowego składa się bardzo wiele elementów. Dietoterapia jest jednym z nich. Dlaczego jest bardzo ważna? Dlatego, że dążymy tutaj do tego, aby organizm jak najbardziej wzmocnić w czasie leczenia choroby. Czyli chcemy wzmocnić układ odpornościowy, chcemy również zapobiegać występowaniu różnych niedoborów żywieniowych, a także utraty masy ciała, czyli nie chcemy, aby pacjent gubił kilogramy, bo to niestety będzie pogarszać przebieg całej choroby, a także rokowanie. W trakcie leczenia choroby nowotworowej za pomocą odpowiednio dobranej diety możemy także poprawiać tolerancję leczenia onkologicznego, w tym w szczególności zmniejszać nasilenie skutków ubocznych tego leczenia. No i oczywiście cały ten proces dąży do tego, aby w miarę możliwości przeprowadzić pacjenta w jak najlepszej kondycji poprzez sam proces leczenia, a także przyspieszyć rekonwalescencję i powrót do normalnego, w miarę normalnego funkcjonowania po zakończeniu tego leczenia. To, o czym nie mogę nie wspomnieć, to fakt, że dieta oczywiście wspomaga leczenie nowotworu, ale musicie Państwo pamiętać, pomimo bardzo różnych źródeł, które być może mogą Państwa przekonywać, że jakaś dieta leczy nowotwór, nie. Za pomocą diety nie leczymy nowotworu, możemy rzeczywiście wspomagać leczenie nowotworu, ale wszelkie dziwne terapie alternatywne, które, czy też autorzy takich terapii, którzy przekonują Państwa, że można wyleczyć nowotwór za pomocą diety, są po prostu zwyczajnymi szarlatanami. Chciałabym zacząć od pewnego faktu, bo musimy zrozumieć, co się dzieje w organizmie osoby z chorobą nowotworową, jak ten nowotwór wpływa na zapotrzebowanie organizmu na kalorie, czyli na energię, oraz na poszczególne składniki odżywcze, czyli białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne. Musimy pamiętać o tym, że obecność nowotworu, czyli komórek nowotworowych w organizmie, powoduje aktywację reakcji zapalnej, ponieważ organizm próbuje te komórki nowotworowe zwalczyć, czyli jest w stanie takiej wojny. Ta reakcja zapalna powoduje zwiększenie metabolizmu, czyli tak naprawdę zapotrzebowanie naszego organizmu, to, które mieliśmy dotychczas, rośnie. Mamy większe zapotrzebowanie na kalorie, na białko, na witaminy, składniki mineralne, które należą do antyoksydantów, dlatego że nasz organizm wykorzystuje je właśnie do tej toczonej z nowotworem wojny. I ponieważ choroba nowotworowa to jest proces długotrwały, to leczenie także, w związku z tym nasz organizm potrzebuje tej większej ilości składników codziennie, każdego dnia. To nie jest tak, że my po prostu raz na jakiś czas dostarczymy więcej i to będzie wykorzystane. My musimy na bieżąco dostarczać wszystkich składników po to, aby nasz organizm mógł sobie jak najlepiej radzić z chorobą. Chciałabym tutaj zacząć również od takiego bardzo ważnego faktu, czyli od zapobiegania niedoborom żywieniowym i utracie masy ciała w trakcie leczenia raka pęcherza moczowego, bo jest to bardzo istotna kwestia. Pierwsza rzecz, aby zapobiegać tym niedoborom, staramy się zbilansować dietę możliwie jak najlepiej. Jeśli będziemy wykorzystywać wszystkie główne grupy produktów spożywczych, czyli mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych, produkty zbożowe, warzywa i owoce, nabiał, tłuszcze, to w ten sposób mamy szansę dostarczyć do naszego organizmu wszystkich niezbędnych składników w odpowiedniej ilości. Dlatego eliminowanie tutaj tych głównych grup produktów nie jest dobrym pomysłem, bo od razu tą dietę zubożamy ważne i cenne składniki.
Oczywiście musimy też pamiętać o tym, że takie przeciętne zapotrzebowanie naszego organizmu w czasie choroby nowotworowej wynosi średnio 25-30 kalorii na kilogram naszej masy ciała, więc możemy sobie to w dość prosty sposób policzyć. W tej kaloryczności oczywiście, tak jak już powiedziałam, mamy takie trzy główne grupy składników odżywczych: białka, tłuszcze, węglowodany. One także powinny być dostarczane w odpowiednich proporcjach. Więc tutaj akurat w wyliczeniu tych proporcji może Państwu pomóc dietetyk rzeczywiście z doświadczeniem klinicznym. Natomiast oczywiście też pamiętamy o tym, że w trakcie choroby nowotworowej, w trakcie zwłaszcza takiego intensywnego leczenia, no zdarza się, że występują różne problemy, różne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, czy też stres na przykład, które powodują, że jakby ta zwykła dieta jest niewystarczająca, bo na przykład nie mamy apetytu albo mamy dolegliwości, które utrudniają nam jedzenie. I jeśli jednak nie spożywamy odpowiedniej diety, dobrze zbilansowanej diety, no to tutaj zawsze w takich sytuacjach mogą służyć do uzupełnienia tej diety takie specjalne preparaty odżywcze, tak zwane żywienie medyczne. I tą zwykłą, doustną dietę możemy w taki sposób troszeczkę oczywiście monitorować stan odżywienia. Te doustne suplementy pokarmowe, takie suplementy, które kupujemy właściwie wszędzie, czyli na stacji benzynowej, czy też, nie wiem, w kiosku ruchu, tak jak wiele innych suplementów, jest to jakby taka grupa suplementów, która jest dedykowana rzeczywiście osobom, które są narażone na rozwój niedożywienia. One są dostępne w aptekach i są dostępne w bardzo różnych postaciach, czasami w postaci takiego płynu do wypicia, czasami w postaci proszku. Stanowią tutaj skoncentrowane źródło energii i składników odżywczych, dlatego można dodawać je albo do posiłków, można także spożywać je jako taki dodatkowy posiłek czy też przekąskę. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj w zależności od tych preparatów, od składu tego preparatu, one mogą zawierać na przykład tylko białko albo mogą być wieloskładnikowe, czyli mogą przypominać nawet naszą zwykłą, dobrze zbilansowaną dietę pod względem swojego składu. I ponieważ właśnie są tak przygotowane, nie musimy się martwić, że tutaj przekroczymy zapotrzebowanie na jakąś konkretną witaminę czy na jakiś składnik mineralny, bo jednak są one dedykowane właśnie potrzebom osób, które zmagają się na przykład z niedożywieniem. W zależności od tego, jakie potrzeby ma organizm i od wydolności narządów wewnętrznych, czyli od wydolności nerek, wątroby, trzustki, dobiera się odpowiedni skład takiego preparatu. Można to skonsultować z farmaceutą, można skonsultować z pielęgniarką, z lekarzem, z dietetykiem. I tutaj w zależności od tego, czy rzeczywiście mamy do czynienia z utratą masy ciała, z niedożywieniem, dobiera się odpowiedni preparat i odpowiednią ilość takich preparatów w ciągu doby, aby właśnie tą podstawową dietę troszeczkę wzmocnić, jeśli nie jesteśmy w stanie zjadać tyle, ile potrzebujemy. Przy tej okazji chciałabym także powiedzieć kilka słów o takim protokole ERAS, bo osoby, które mają nowotwór pęcherza moczowego, oczywiście bardzo często mają tą interwencję chirurgiczną bardzo różnego rodzaju. Tak jak już wspomniałam, czasami to jest chirurgiczne usunięcie samego guza, czasem również całego pęcherza. Natomiast to, co jest istotne, ten protokół ERAS wprowadzono po to, aby w miarę możliwości poprawić zdrowienie po zabiegach chirurgicznych. Jeśli Państwo jesteście jeszcze przed rozpoczęciem jakby
leczenia, to warto tutaj pamiętać o tym, aby wybierać takie ośrodki kliniczne, w których się Państwo leczycie, które rzeczywiście taki protokół ERAS mają wdrożony, no bo niestety nie wszystkie szpitale w naszym kraju po prostu przestrzegają takich protokołów, natomiast ośrodki kliniczne raczej tutaj można mieć tą pewność, że i owszem. Czym jest protokół ERAS? Jest taką kompleksową opieką okołooperacyjną po to, aby właśnie poprawić wyniki leczenia chirurgicznego. Celem jest właśnie ograniczenie chociażby utraty krwi w trakcie zabiegu, zmniejszenie odsetka powikłań pooperacyjnych i skrócenie czasu powrotu do zdrowia. Wszelkie badania prowadzone dotychczas wykazały, że stosowanie zaleceń ERAS obniża częstość powikłań pooperacyjnych o 50%, czyli o połowę, a także czas pobytu chorego w szpitalu i konieczność ponownej hospitalizacji o 30%. Te wytyczne programu ERAS obejmują tak kompleksowo postępowanie zarówno przed operacją, jak i około operacji, jak również po zakończonej operacji, więc jest to bardzo istotne. Ten protokół został wdrożony, on jest jakby historycznie nie jest najnowszy, natomiast na początku był stosowany przede wszystkim u osób poddawanych leczeniu chirurgicznemu jelita grubego. Natomiast okazuje się, że rzeczywiście u wszystkich pacjentów poddawanych leczeniu chirurgicznemu może przynieść bardzo wymierne korzyści. Ten protokół obejmuje bardzo wiele jakby różnych punktów postępowania właśnie jakby przed operacjami, w trakcie i po. Ja będę się chciała skupić przede wszystkim na tym, co dotyczy żywienia. Oczywiście też wspomnę troszeczkę o innych aspektach. Natomiast to, co z naszego punktu widzenia jest rzeczywiście najistotniejsze, to są te kwestie żywieniowe i to o tym będę chciała tutaj wspomnieć. Dlaczego jest to tak ważne i dlaczego jakby wprowadzenie tego protokołu i ta opieka okołooperacyjna jest super ważna? No przede wszystkim dlatego, że chcemy zapobiegać rozwojowi niedożywienia, które bardzo istotnie pogarsza rzeczywiście jakby sam przebieg leczenia i wyrównać wszelkie niedobory przed planowanym leczeniem chirurgicznym. No tak jak już wspomniałam, jeśli już przed operacją jesteśmy niedożywieni, to niestety nasz układ odpornościowy nie będzie działał prawidłowo. To jest też dużo większe ryzyko wystąpienia wielu powikłań pooperacyjnych, większa śmiertelność, pogorszenie również wyników leczenia onkologicznego. Dlatego bardzo dążymy do tego, aby każdy pacjent, który wchodzi w leczenie onkologiczne, przeciwnowotworowe, aby ten stan odżywienia był możliwie jak najlepiej wyrównany. Kiedy my się mamy martwić? Kiedy rozpoznaje się niedożywienie? No przede wszystkim wtedy, kiedy ten wskaźnik stanu odżywienia BMI spada i wynosi poniżej 18,5, ale u osób starszych, u osób powyżej 60-65 roku życia należy pamiętać, że tutaj to BMI może być nawet poniżej 20 już takim czynnikiem ryzyka niedożywienia. Mamy się martwić wtedy, kiedy tracimy masę ciała. Już pierwszym takim kryterium jest 5% wyjściowej masy ciała w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy. W szczególności właśnie u starszych osób, u młodszych powyżej 10. No i oczywiście tutaj również stężenie białek w osoczu jakby poniżej pewnych norm też wskazuje na niedożywienie. Więc w kilku punktach takie najważniejsze rzeczy, które dotyczą protokołu ERAS. Jeśli chodzi o postępowanie przedoperacyjne, jeśli wykonuje się taki screening na początku, czyli taką ocenę stanu odżywienia, jeśli okazuje się, że chory ma niedożywienie lub też ma duże ryzyko niedożywienia, bo wiemy, że w przebiegu tego leczenia jest bardzo prawdopodobne, że będzie tracił masę ciała, to co najmniej 10-14 dni przed planowaną operacją rekomenduje się spożywanie przynajmniej 2-3 razy dziennie właśnie takich preparatów ONS-ów, o których wcześniej wspomniałam,
zawierających podstawowe składniki odżywcze, czyli białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne. Tutaj jeśli chodzi o ten rynek żywienia medycznego, on jest bardzo, jakby bardzo szeroki, więc naprawdę jest czym wybrać. Ważne, żeby dobrać do, jakby do stanu zdrowia, do funkcjonowania narządów wewnętrznych odpowiedni preparat. I oczywiście do tolerancji. Też trzeba pamiętać o tym, że takie preparaty, ponieważ one są skoncentrowanym źródłem energii, należy je spożywać powoli, raczej sącząc niż pijąc szybko, bo wtedy też może skończyć się to na przykład biegunką. Dzięki takiemu postępowaniu, czyli takiemu wyrównaniu niedoborów żywieniowych na te 2 tygodnie przed operacją, zmniejsza się zdecydowanie częstość występowania powikłań infekcyjnych, a także ryzyko nieszczelności zespolenia. Ten protokół ERAS, to co jakby różni go od postępowania kiedyś w przeszłości, to fakt, że w tej chwili dąży się do maksymalnego skrócenia czasu głodzenia chorego przed samą operacją, jak i po niej. Dlatego już w okolicy operacji musimy pamiętać o tym, aby zachować oczywiście taką 6-godzinną przerwę w przyjmowaniu pokarmów stałych, czyli już nie jemy przed operacją, i 2-godzinną w przyjmowaniu klarowanych płynów, czyli chociażby jakichś tam przecierowych zup czy tych ONS-ów, i to jest całkowicie bezpieczne. To nie jest tak jak wcześniej, że trzeba było rzeczywiście dobę głodzić. Dzięki podaży takich bogato węglowodanowych płynów naśladuje się naturalny rytm posiłków, co zdecydowanie poprawia te wszystkie procesy metaboliczne w organizmie, powoduje normalne wydzielanie insuliny, a także jakby całą inicjację procesów metabolicznych, które będą bardzo potrzebne później przy regeneracji. Więc tutaj ten napój węglowodanowy przed operacją jest standardem. Podaje się mniej więcej 200-400 ml na 2-3 godziny przed operacją. I tak jak już powiedziałam, dzięki temu można tutaj zapobiec wielu różnym powikłaniom, a także utracie białek i masy mięśniowej. Natomiast jeśli zabiegi się opóźniają, to tutaj wręcz również zachęca się do tego, aby podawać co godzinę 200 ml napoju aż do 2 godzin przed zabiegiem. Chodzi tutaj również o to, żeby zachować takie odpowiednie nawodnienie organizmu, ale także właśnie zachować taki naturalny rytm posiłków, bo dzięki temu pacjent będzie się szybciej później regenerował. Również w tym postępowaniu pooperacyjnym bardzo ważne jest to, aby dążyć do jak najszybszego włączenia diety doustnej, która będzie pokrywać co najmniej 60% dziennego zapotrzebowania energetycznego u takich pacjentów bez cech niedożywienia. To wczesne żywienie doustne też może zmniejszać wystąpienie insulinooporności, czy też ryzyka zakażenia bakteryjnego, sepsy, i przyspieszać gojenie się ran, czyli też nie tak jak kiedyś w przeszłości, pamiętamy, że po operacji to jeszcze długo też się nie podawało żadnego posiłku, to w tej chwili już standardem jest jednak, żeby jak najszybciej przywracać to naturalne żywienie. No i oczywiście też wczesne uruchamianie, czyli taka szybka rekonwalescencja tutaj, czyli nie leżymy znowu strasznie długo po tej operacji, tylko jak najszybciej starają się nas uruchomić, i to też jest w protokole ERAS, także proszę się nie martwić, to jest standardowo, to też generalnie ma nam przynieść same korzyści, właśnie przeciwdziałać zakrzepom, stymulować perystaltykę jelit, również zapobiegać różnym powikłaniom płucnym, więc jest to jak najbardziej potrzebne. Kilka słów o tym, jakie mamy zasady prawidłowego żywienia osób z rakiem pęcherza moczowego. No przede wszystkim oczywiście zawsze my dietetycy zawsze stawiamy na takie zindywidualizowanie tych zaleceń, dlatego że to ile i czego potrzebujemy zależy w dużej mierze od wieku, od płci, od aktywności fizycznej, stanu odżywienia, rodzaju nowotworu, a także planowanego sposobu leczenia. Jeśli miałabym powiedzieć troszeczkę ogólnie, to trzeba powiedzieć tak. W trakcie tego leczenia potrzebujemy więcej energii, czyli troszkę więcej kalorii.
Potrzebujemy więcej pełnowartościowego białka, dlatego że nasz organizm, czy będziemy leczeni chirurgią, czy będziemy leczeni radioterapią, chemioterapią, immunoterapią, ma większe zapotrzebowanie na białko w tym okresie. Większe zapotrzebowanie na antyoksydanty, czyli witaminy i składniki mineralne, a także więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Ja za chwilkę jeszcze o tym powiem troszeczkę dokładniej. Czego potrzebujemy mniej? Na pewno takich substancji, które pochodzą z naszej diety, a które będą działały prozapalnie, czyli tak naprawdę będą podlewały jeszcze ten stan zapalny w naszym organizmie. A co to oznacza? Które to produkty są, czy składniki żywności są prozapalne? No na pewno cukry dodane takie, które, czyli oczywiście biały cukier, ale wszelkie inne formy tego cukru, to także cukier i to także zwiększenie stanu zapalnego. Wszelkie również zamienniki cukru typu syropy glukozowo-fruktozowe, jakiś karmel i tym podobne, to też są składniki, których nadmiar w organizmie po prostu zwiększa stan zapalny. Mniej potrzebujemy tłuszczów nasyconych, czyli przede wszystkim oczywiście pochodzących z tłustego mięsa, z tłustych fragmentów mięsa, bardzo tłustego nabiału chociażby, a także kwasów tłuszczowych trans, czyli chociażby takich, które występują w takich twardych margarynach do pieczenia, czy też w różnych wyrobach cukierniczych, ciasteczkach, ciastach produkowanych przemysłowo. Wysoko przetworzonych produktów, takich, które w swoim składzie mają generalnie dość mało naturalnego produktu, a bardzo dużo dodatków, barwników, konserwantów i tych podobnych. I oczywiście mniej potrzebujemy takich substancji karcinogennych, które powstają w trakcie obróbki termicznej, a tu mam na myśli te substancje, które powstają w trakcie smażenia czy przedłużonego grillowania. Skąd brać energię, skąd brać kalorie, drodzy Państwo? Mówiłam o tym większym zapotrzebowaniu w czasie choroby nowotworowej, w czasie jej leczenia. I tutaj przeciętnie 10-20% więcej potrzebujemy. Jeśli założymy, że zapotrzebowanie mężczyzny w wieku 51-65 lat o masie ciała 75 kg i niskiej aktywności fizycznej wynosi średnio 2300 kalorii na dobę i dodamy do tego 10% na potrzeby jakby samej choroby nowotworowej, to uzyskujemy 2530 kalorii. Co może nam załatwić sprawę, jeśli chodzi o te 230 kalorii? To na przykład może być jakiś owoc, to może być owoc i kanapka, czyli taka dodatkowa przekąska w ciągu dnia. Czyli można powiedzieć, że w stosunku do tego, co dotychczas jadaliśmy i utrzymywaliśmy naszą naturalną dla nas masę ciała, tą prawidłową, to potrzebujemy po prostu dodatkowej przekąski, aby te kalorie uzupełnić. Jeśli chodzi o węglowodany w naszej diecie, jest to główne źródło energii dla organizmu, ale także oczywiście w tych produktach, które mają węglowodany, możemy znaleźć także białko, błonnik pokarmowy, witaminy z grupy B czy składniki mineralne. I oczywiście węglowodany przede wszystkim występują w produktach zbożowych, warzywach, owocach, trochę też w nasionach roślin strączkowych, ale te trzy główne grupy, czyli produkty zbożowe, warzywa i owoce, one powinny być w większości naszych codziennych składników po to, aby właśnie dostarczyć odpowiedniej ilości węglowodanów, ale także tych innych składników. Tutaj jakby odcięcie się od tych źródeł będzie powodowało niedobory, będzie powodowało zachwianie równowagi metabolicznej organizmu. Natomiast oczywiście węglowodany, jak my słyszymy węglowodany, cukry, to zawsze się jakby zastanawiamy, że no może nie do końca, może to będziemy podkarmiać ten nowotwór. Drodzy Państwo, te węglowodany, które występują naturalnie w produktach zbożowych, w warzywach, owocach czy właśnie nasionach roślin strączkowych, one nam krzywdy nie robią. Te węglowodany, czyli cukry, które są dodawane do żywności, te już niestety, no jakby
wiele wartości nam nie przyniosą, bo poza tym, że jest tam dużo cukru, dużo kalorii, czasami też dużo tłuszczu, również na przykład mam na myśli tutaj różne słodycze produkowane przemysłowo, czy pieczywo cukiernicze, no tutaj specjalnie potencjału odżywczego nie mamy, natomiast rzeczywiście mamy przede wszystkim dużo tych składników, które działają prozapalnie, więc jeśli możemy, koncentrujemy się właśnie na produktach zbożowych jak najmniej przetworzonych, czyli mam na myśli powiedzmy płatki owsiane zamiast płatków w czekoladzie, tak? Czy mam na myśli bułkę Graham zamiast białej bułki. To są produkty takie, które są nisko przetworzone. To właśnie sięgamy po takie. Też chciałabym Państwu pokazać pewne różnice, to jest zupełnie drobna różnica, ja nie mówię, że nie można jeść białego ryżu, można, ale chcę też pokazać, jak różną zawartość podstawowych składników ma chociażby ryż, który jest mniej przetworzony, mniej oczyszczony, ma zdecydowanie praktycznie, no tak, więcej nawet niż 3 razy wapnia, od białego ryżu ma zdecydowanie więcej magnezu. Również jeśli chodzi o tutaj o zawartość witaminy B6 czy błonnika, więc jakby warto jeść jeden i drugi rodzaj ryżu, ale najlepiej jakby naprzemiennie, o ile to jest możliwe, bo dzięki temu dostarczamy po prostu więcej składników odżywczych do naszego organizmu. Kolejnym ważnym składnikiem jest białko, tak jak już wspomniałam, ono jest niezbędne do prawidłowego działania układu odpornościowego, a także do odbudowy uszkodzonych w czasie leczenia tkanek. Przede wszystkim chodzi tutaj o białko pełnowartościowe, czyli takie, które no, głównie znajdziemy jednak w produktach pochodzenia zwierzęcego, w chudym mięsie, w chudych rybach, w białku jaja, w chudym nabiale. Tutaj zdecydowanie tego białka pełnowartościowego mamy bardzo dużo. Pewne ilości mogą się znajdować także w nasionach roślin strączkowych, ale tutaj głównie mam na myśli soję, ale to jest jakby też wiąże się z faktem troszeczkę ograniczonej możliwości wykorzystania tych nasion roślin strączkowych w czasie intensywnego leczenia przeciwnowotworowego. Należy tutaj oczywiście też eliminować produkty surowe, niepasteryzowane, czyli tatar z ryby czy z mięsa lub też niedogotowane półsurowe jaja. To nie jest najlepszy pomysł na okres intensywnego leczenia choroby nowotworowej, bo zwyczajnie możemy się narazić na ryzyko zakażenia salmonellą. Tak jak już wspomniałam, przede wszystkim to białko pełnowartościowe znajdziemy w produktach pochodzenia zwierzęcego, ale białko roślinne, które jest zawarte w produktach zbożowych, chociażby czy w orzechach, pestkach, nasionach roślin strączkowych, także jest wartościowym dla nas źródłem i też w codziennej diecie powinno się znajdować. No i oczywiście tłuszcze. Tutaj ilość tłuszczu w diecie jest uzależniona od pracy naszego przewodu pokarmowego, także od ewentualnych innych chorób i dolegliwości, a także od stanu odżywienia. Tłuszcze generalnie są bardzo pożądane w diecie osoby poddawanej leczeniu onkologicznemu, natomiast to muszą być odpowiednie tłuszcze. Przede wszystkim te z rodziny omega-3, no mają tutaj największy potencjał, jeśli chodzi właśnie o zmniejszanie stanu zapalnego, spowolnienie procesu nowotworowego, a także rozwoju wyniszczenia. No i te tłuszcze omega-3 będziemy znajdować przede wszystkim oczywiście w rybach morskich, ale także w olejach roślinnych, w szczególności w oleju lnianym, czy też w oleju rzepakowym, troszkę też w oliwie z oliwek, w orzechach włoskich, w siemieniu lnianym. To są te źródła, gdzie tych tłuszczów omega-3 będziemy mieć jak najwięcej. Oczywiście też inne źródła tłuszczów typu awokado, kakao, czy też świeże masło, miękkie margaryny, chude mięso, czy też chudy nabiał, to też wciąż jakby mimo wszystko troszeczkę tego tłuszczu nam dostarcza. Nie chcemy tłustego mięsa, nie chcemy tłustych wędlin, smalcu, boczku czy takich tłuszczów właśnie utwardzanych, twardych margaryn, dlatego że tam mamy te tłuszcze o tym potencjale prozapalnym.
Parę słów o antyoksydantach, czyli witaminy, składniki mineralne. Wiadomo, że w trakcie leczenia przeciwnowotworowego tych składników potrzebujemy trochę więcej, natomiast żadna z organizacji naukowych nie wskazuje, że nie wiem, potrzebujemy ich 200% więcej, czy w stosunku do normalnego zapotrzebowania, czy coś takiego. Chodzi o to, żeby realizować to zapotrzebowanie na tym poziomie, które jest dla osób zdrowych. I tak naprawdę, jeśli nasza dieta jest zbilansowana i zawiera wszystkie podstawowe grupy produktów, to raczej nie mamy się o co martwić. Natomiast oczywiście w niektórych sytuacjach może dochodzić do niedoborów jakichś tam pojedynczych składników odżywczych, no bo na przykład możemy mieć anemię i możemy potrzebować suplementacji żelaza, czy kwasu foliowego, czy witaminy B12, ale tego nie suplementujemy na własną rękę, tylko zawsze po konsultacji z lekarzem na podstawie właśnie stwierdzonych w badaniach niedoborów. Nie suplementujemy tego na własną rękę, dlatego że istnieje ryzyko wystąpienia interakcji pomiędzy właśnie składnikami suplementów, a składnikami leków. Po to, aby dostarczyć odpowiednie ilości antyoksydantów, trzeba pamiętać o tym, żeby jeść właśnie różnorodniej. To jeszcze raz chciałabym podkreślić, pokazując taki przykład owoców, akurat o kolorze czerwonym, takie tutaj wybrałam, ale chcę Państwu pokazać, że te zawartości poszczególnych witamin i składników mineralnych są bardzo różne w różnych gatunkach owoców, więc to nie jest tak, że powiedzmy, będziemy jeść tylko maliny, bo one są super, super jakby zdrowe i są wymieniane jako ta super żywność, bo oczywiście te maliny mają sporo jakby jednych składników, jednych witamin. Źródłem jednego składnika odżywczego, natomiast inne mają czegoś więcej. Zatem tylko jedząc bardzo różnorodnie możemy dostarczyć wszystkiego, czego nasz organizm po prostu potrzebuje. Ta dieta powinna być także lekkostrawna, co oznacza, że musimy tutaj wybierać techniki kulinarne, które będą powodowały, że nasze posiłki będą łatwiejsze do trawienia. No jak się Państwo domyślacie, to są techniki, które opierają się na gotowaniu w wodzie, czy też na parze, na duszeniu, na ewentualnie takim bardzo króciutkim obsmażaniu, pieczeniu, ale już nie smażenie w głębokim tłuszczu, jakieś takie przedłużone grillowanie, czyli te techniki kulinarne, które prowadzą do spieczenia powierzchni mięsa czy ryb, są niestety dla Państwa bardzo niewskazane. Również wszelkie przetworzone produkty, czyli wędzone, konserwowane, czy też zawierające dużo dodatków, ostre przyprawy, używki w tej diecie lekkostrawnej nie są wskazane. I oczywiście też nie przesadzamy z błonnikiem pokarmowym, ograniczamy spożycie cukrów prostych i także tych tłuszczów, o których już wcześniej wspominałam. Najbardziej optymalnie zatem jest spożywać 4 do 5 posiłków w ciągu dnia. Tutaj przede wszystkim te 3 główne plus jakaś 1-2 przekąski. W miarę w takich przerwach co 3-4 godziny. Te posiłki właśnie jak najbardziej urozmaicone, złożone z różnych, jak najmniej przetworzonych składników. Ważne jest, aby tempo jedzenia było wolne, żeby dokładnie gryźć, przeżuwać. Dzięki temu poprawimy trawienie, unikniemy wielu dolegliwości typu właśnie uczucie ciężkości po posiłku, wzdęcia, gazy, bóle brzucha czy jakieś biegunki. Warto też zadbać o to, aby temperatura posiłków i napojów nie była za wysoka, dlatego że również napoje, które są wypijane bardzo gorące, właśnie mające powyżej 60 stopni Celsjusza, są uznawane jako karcinogenne, bo podrażniają i niszczą błonę śluzową gardła, przełyku czy krtani, więc przyczyniają się także do rozwoju nowotworów, więc musimy pamiętać o tym, że w tej diecie lekkostrawnej dążymy do tego, aby temperatura posiłków i napojów była zdecydowanie poniżej 60 stopni, a nawet zbliżona właśnie do temperatury ciała, czyli tam no, powiedzmy w okolicach do 40 stopni Celsjusza.
Dodatkowo warto tutaj pamiętać o tym, aby spożywać odpowiednią ilość warzyw, owoców każdego dnia w takiej formie, w której najlepiej tolerujemy, czyli żeby nie powodowały dolegliwości. Jeśli lepiej tolerujemy gotowane, w porządku, należy jeść gotowane. Jeśli ścierane na tarce, bo na przykład nie jesteśmy w stanie wszystkiego tak dokładnie pogryźć, super. Jeśli miksowane, też ok. Jeśli w postaci świeżej, jakby w postaci jakichś surówek, sałatek możemy jeść, też bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby jeść, a nie pomijać, dlatego że z jakiegoś powodu po prostu wykluczamy, bo na przykład właśnie nie możemy ich dokładnie pogryźć ze względu chociażby na stan uzębienia. Unikamy produktów i potraw, które będą powodowały jakieś dolegliwości, nawet jeśli są postrzegane jako przezdrowe. Czyli jeśli po, nie wiem, kalafiorach, brokułach będziemy czuć wzdęcie, nie mamy naprawdę powodu do tego, żeby zjadać takie produkty, bo one tylko i wyłącznie będą pogarszać naszą sytuację. Ważne jest także, aby używać łagodnych przypraw, ale używać przypraw. Ten smak potraw powinien być jednak przyjemny i atrakcyjny. O piciu odpowiedniej ilości napojów. Tutaj w Państwa sytuacji z rakiem pęcherza moczowego należy oczywiście pamiętać o tym, że tą ilość napojów trzeba uzgodnić z lekarzem, bo jakby przynajmniej w tej pierwszej fazie leczenia może być bardzo istotna ta praca wydolności nerek i pęcherza. Również, aby unikać wszelkich zakażeń mikrobiologicznych, należy przestrzegać zasad higieny podczas przygotowywania posiłków i tutaj dokładnie wszystko myć i dezynfekować. No i oczywiście w trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu, nie należy palić tytoniu po to, aby zdecydowanie zmniejszyć narażenie na te wszelkie czynniki ryzyka, które jeszcze dodatkowo mogłyby tą sytuację pogorszyć. Pamiętajcie Państwo, bo wspomniałam o tych przyprawach, że bardzo istotne jest, aby przyprawiać, ale bardziej świeżymi lub suszonymi ziołami. Natomiast nie do końca wskazane jest większe spożycie soli kuchennej, dlatego że no zdecydowanie ten sód zawarty w soli kuchennej będzie powodował i zwiększenie ciśnienia tętniczego i dodatkowo może też powodować zmiany, czyli na przykład zatrzymywanie wody w organizmie, czy jakby może powodować różnego rodzaju obrzęki. Natomiast my soli kuchennej i tak spożywamy zdecydowanie za dużo, bo żywność, którą kupujemy, po prostu, no ona zawiera już bardzo dużo soli w swoim składzie, więc przynajmniej jeśli doprawiamy potrawy, to doprawiajmy je w taki sposób, aby tej soli nie nadużywać. No i oczywiście też muszę wspomnieć o tym, że w chwili obecnej, jeśli chodzi o leczenie przeciwnowotworowe, jakiegokolwiek nowotworu, ale także nowotworu pęcherza moczowego, wszystkie najnowsze wytyczne mówią o tym, żeby nie rezygnować z aktywności fizycznej, wręcz żeby zachęcać do aktywności fizycznej na każdym etapie chorowania, na każdym etapie walki z nowotworem. Dlatego, że nie tylko pomaga to kontrolować masę ciała, ale także zmniejsza osłabienie, poprawia siłę mięśni. To, co jest super ważne, aktywność fizyczna zmniejsza przewlekły stan zapalny w organizmie, czyli nasz układ immunologiczny dużo łatwiej potrafi sobie radzić z tym nowotworem, dużo łatwiej przechodzimy przez samo leczenie. Oczywiście też aktywność fizyczna zapobiega zaparciom, tworzeniu się obrzęków, może poprawiać apetyt, zmniejszać częstość występowania depresji, a także poprawiać koordynację i ruchomość stawów. Więc w tej chwili na każdym etapie naprawdę, również w tym protokole ERAS poruszana jest kwestia aktywności fizycznej, żeby nawet przed operacją też wykonywać ćwiczenia fizyczne przynajmniej 30 minut każdego dnia. Oczywiście nie rzucamy się na jakąś aktywność fizyczną, która po prostu byłaby dla nas nowa, tylko staramy się zwiększyć tą, którą mamy. Jeśli dużo siedzimy, to staramy się po prostu więcej chodzić. Jeśli coś ćwiczymy, to staramy się troszeczkę więcej ruszać. Oczywiście takie ćwiczenia, które nie będą powodowały żadnych dolegliwości. Szanowni Państwo,
Zatem tutaj taka wiedza w dużej pigułce. Ja bardzo dziękuję. Chciałabym tutaj podziękować również organizatorom za zaproszenie i oczywiście tutaj jak najwięcej dobrej energii w Państwa stronę wysyłam. Mam nadzieję również, że te wskazówki dotyczące żywienia będą dla Państwa bardzo pomocne. Dziękuję serdecznie. Też bardzo dziękujemy Pani Iwonie Sajur, która niestety dzisiaj nie mogła być z nami, jest na wyjeździe zagranicznym, ale odpowie na wszelkie Państwa pytania, które zamieścicie na czacie i my na nie odpowiemy na rzecznik @pko.pl. Proszę na nie wysłać na taki adres. Proszę Państwa, przekroczyliśmy już czas na dzisiejsze spotkanie, więc ja też w małej pigułce, Iwonka mówiła w dużej pigułce, a ja w małej pigułce postaram się powiedzieć, jakiej pomocy i jakiego wsparcia możecie Państwo oczekiwać od organizacji pacjentów i od grup wsparcia, które z nami współdziałają. Bardzo proszę o prezentację, Panie Mariuszu. Nasza organizacja Polska Organizacja Pacjentów Onkologicznych działa już ponad 12 lat. Jest dużą organizacją parasolową. Pod jej parasolem, jak Państwo widzicie, działają aż 44 organizacje pacjentów onkologicznych i pod takim hasłem razem możemy więcej, nic o nas bez nas. I wspieramy pacjentów z różnymi nowotworami. Naszą misją jest poprawa jakości i wydłużenie czasu przeżycia osób z chorobami nowotworowymi w Polsce, ale także leczenie pacjentów według najnowszych standardów. Chcemy dorównywać do tych standardów europejskich. To jest naszym zadaniem. I to zadanie, tę naszą misję realizujemy przez wykonywanie różnego rodzaju zadań, które sobie stawiamy. Między innymi takim naszym zadaniem jest nieustanne szkolenie liderów naszych organizacji po to, żeby oni tę wiedzę dalej Państwu przekazywali pacjentom działającym zrzeszonych w organizacjach, w fundacjach, w stowarzyszeniach, w grupach wsparcia. Dlatego dwa razy do roku spotykamy się na takich akademiach dobrych praktyk i tam się nasi liderzy szkolą. Dalsze nasze działania to między innymi wydawanie, Panie Mariuszu, proszę, Głosu Pacjenta Onkologicznego. To jest czasopismo, które w tym roku miało jubileusz 10-lecia. Jest wydawane już w 15 tysiącach egzemplarzy i trafia już do 200 miejsc, nie do 150. I między innymi wydaliśmy też głos, który był poświęcony nowotworom układu moczowego. Znajdziecie go Państwo w archiwum na stronie www.głospacjenta.pl w archiwum Głosu Pacjenta Onkologicznego. Możecie sobie tam doczytać bardzo wiele cennych informacji na temat też raka pęcherza moczowego. Na dużo informacji na temat naszej edukacji znajdziecie też Państwo na takiej stronie, która się nazywa www.glospacjenta.pl. Tam jest taka zakładka dedykowana rakowi pęcherza moczowego. Tutaj macie Państwo całą masę informacji na temat wszystkich nowotworów, na temat jak ich leczymy, na temat rehabilitacji, na temat informacji tego, co się dzieje aktualnie w świecie onkologii. Bardzo proszę dalej. Nasze działania to też kampanie społeczne, kampanie głównie profilaktyczne. Prowadziliśmy taką kampanię Wczesne Wykrycie to Życie, której towarzyszyły plakaty wysyłane do naszej organizacji i co miesiąc mówiliśmy na temat innego nowotworu. Kontynuacją tej kampanii jest, bardzo proszę dalej, jest kampania, która się nazywa Rodzina Profilaktycznych i tutaj wydaliśmy w zeszłym roku, właściwie jeszcze w tym roku, taki kalendarz, który się nazywa poświęcony był rodzinie profilaktycznych i co miesiąc mówiliśmy w naszych social mediach o poszczególnych nowotworach, jakie mają objawy, jaka jest ich diagnostyka i profilaktyka. Inna nasza kampania społeczna dotyczy bardzo prostego badania, którym jest morfologia krwi, a które każdy z nas raz w roku powinien wykonywać. To jest taka kampania Odpowiedź masz we krwi, bo to jest proste badanie, tanie badanie, ale badanie, które może uratować nam życie.
Nasze też działania to coroczne forum. W tym roku odbyło się 9. forum. Na tym forum spotykają się przedstawiciele organizacji pacjentów, ale też media, także decydenci, eksperci i my mówimy o tym, co jest w danym momencie najważniejsze. W tym roku nasze forum dotyczyło Narodowej Strategii Onkologicznej, dotyczyło strategicznych działań. Chodzi o to, żebyśmy nareszcie zaczęli myśleć strategicznie, przyszłościowo, a nie działać tylko doraźnie. I z forum łączył się też takie nagrody, następny slajd, które nazywają się Jaskółki Nadziei. Wręczamy je naszym liderom, wręczamy pacjentom niosącym nadzieję, honorujemy tymi nagrodami kampanie społeczne i też wręczamy nagrody specjalne. W tym roku taką nagrodę dostał wiceminister Miłkowski, który odpowiada za politykę lekową, za to, że tak radykalnie zmienił dostęp do leczenia nowoczesnego, innowacyjnego leczenia w Polsce, a także dostał tę nagrodę specjalną konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, pan profesor Maciej Krzakowski, który od 22 lat pełni tę funkcję i stara się o to, żebyśmy byli leczeni w sposób zgodny ze standardami europejskimi. Bardzo proszę dalej. Wydajemy też takie specjalne raporty, w których działamy na rzecz rekomendacji najnowszych terapii onkologicznych. Walczymy o poprawę profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów, między innymi nowotworów płuca, jelita grubego i też gruczołu krokowego, a także raka piersi. Tych raportów wydajemy bardzo dużo stosujemy apelów, stanowisk. Wszystko to kierujemy głównie do naszych decydentów i też do parlamentarzystów. Bardzo proszę dalej. Nasze dwa takie kluczowe projekty to jest projekt, który się nazywa Pacjent Wykluczony. Ten projekt prowadzi Jan Salamonik, wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Bardzo bym radziła zapisać ten numer telefonu i ten adres mailowy. Janek pomaga nieustannie, dzień w dzień, mówi gdzie się leczyć, jak się leczyć, gdzie, co zrobić, żeby szybko się dostać do lekarza. To jest jego pasja i to jest jego codzienne zajęcie. Pomaga wielu pacjentom już od kilku dobrych lat. Bardzo proszę dalej. A to jest Ania Domańska, także pacjentka onkologiczna, młoda pacjentka po leczeniu z powodu sarkomy. Też radzę zapisać te numery, bo kiedy będziecie Państwo potrzebowali środków na nowoczesne leczenie, na rehabilitację, na dodatkowe wsparcie żywieniowe, to proszę się zgłosić do Ani. Ania powie, jak te środki zbierać poprzez nasz onkofundusz. Onkofundusz jest taką skarbonką, która całe 100% do niej wrzuconych pieniędzy oddaje pacjentom. My nie pobieramy żadnych 5, 6, 10% na jakiekolwiek działania związane z tym, z naszą działalnością pomocową dla pacjentów, tak jak to robią inne skarbonki, inne zbiórki. Nasza zbiórka w 100% trafia do pacjentów. Bardzo proszę dalej. Zajmujemy się też, jesteśmy taką organizacją parasolową i zajmujemy się rozwiązaniami systemowymi. Zajmowaliśmy się pakietem onkologicznym. Występujemy w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jesteśmy proszeni o opinię na temat wprowadzania różnych nowych terapii czy nowych rozwiązań w dziedzinie medycyny. Prowadzimy dialog i konsultacje ze środowiskiem naukowym, medycznym. Nasza pani prezes zasiada w Radzie stworzył takiej radzie dotyczącej zdrowia, która działa przy prezydencie Polskiej Rzeczypospolitej. Zasiadam ja i pani prezes Krystyna Wechman, zasiadamy też w Radzie do Spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia. Konsultujemy projekty i ustawy. Przesyłamy je do państwa, żebyście państwo również je mogli konsultować. Uczestniczymy w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji zajmujących się zdrowiem. Bardzo proszę dalej. A prowadzimy też takie koalicyjne wsparcie i między innymi działają u nas dwie grupy wsparcia. Głównie pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową i pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi. I działalność już tych grup przejęła organizacja, która powstała na ich bazie. Nazywa się Stowarzyszenie Hematoonkologiczni. Bardzo proszę.
dalej. Dla pacjentów hemato-onkologicznych, bo to jest bardzo prężna grupa, bardzo tu u nas skonsolidowana, prowadzimy takie warsztaty hemato-onkologiczne i celem jest edukacja, informacja, także integracja pacjentów. Proszę dalej. I powiem tak, te warsztaty hemato-onkologiczne przerodziły się też w warsztaty dla pacjentów hematologicznych i onkologicznych. Takie onkologiczne wojaże, z którymi ruszaliśmy w Polskę w 2018, 19, 20 roku. I w 20 roku mieliśmy zaplanowane takich wyjazdów aż 20. Chcieliśmy dotrzeć do małych miejscowości, zamierzaliśmy być w Radomiu, Lublinie, Toruniu, Kielcach, Sanoku, Białymstoku, Krakowie, Opolu i Zielonej Górze. I niestety tak się stało, że pojawiła się pandemia. Panie Mariuszu, bardzo proszę dalej. I w związku z tym w 2020 roku ostatnie takie nasze takie spotkanie, warsztaty odbyły się w Gdańsku. Mieliśmy zaplanowane 28 marca warsztaty w Toruniu. One się już nie odbyły. I co my z tego zaczęliśmy robić? No, zaczęliśmy prowadzić tak zwane wirtualne warsztaty dla pacjentów onkologicznych i hematologicznych, czyli to, co robimy właśnie w tej chwili teraz. Proszę dalej. W czasie pandemii prowadziliśmy wiele działań. Między innymi wystąpiliśmy z apelem o to, żeby na początku, jak się zaczęła pandemia, żeby bliscy rodziny nie odwiedzali chorych na oddziałach, no bo to groziło, że się przeniesie zakażenie. Później, kiedy media głośno krzyczały na temat tego, żeby zostać w domu i nie leczyć się, nie iść do szpitala, bo się można tam zakazić, myśmy odwrotnie namawiali do tego, żeby się leczyć, kontynuować leczenie, podejmować leczenie onkologiczne, bo naprawdę nowotwór nie czeka, się bardzo szybko rozwija. I kiedy już bardzo się sytuacja rozwinęła, też wspólnie z konsultantem do spraw onkologii, panią konsultant do spraw hemato-onkologii, apelowaliśmy o to, żeby w szpitalach onkologicznych powstawały specjalne oddziały także dla pacjentów zarażonych COVID, żeby ci pacjenci też nie byli pozbawieni specjalistycznej opieki onkologicznej. Proszę bardzo dalej. Prowadziliśmy też taką kampanię onkologiczną w walce z koronawirusem. Zebraliśmy pieniądze na rzecz szpitali onkologicznych, na rzecz zaopatrzenia w takie środki ochrony, w maseczki, w termometry i po to, żeby rękawiczki, po to, żeby tutaj zabezpieczać chorych przed zakażeniem i personel medyczny. Bardzo proszę dalej. A co robimy dla Państwa? Co robimy dla pacjentów z rakiem pęcherza? W zeszłym roku rozpoczęliśmy kampanię Rak pęcherza wykryj i lecz. Szeroko w mediach na ten temat mówiliśmy, odbyła się konferencja. Założyliśmy pod stronę raku pęcherza na www.głospacjenta.pl. Założyliśmy facebookową grupę wsparcia. Profil na Facebooku. Część z Państwa w tej facebookowej grupie wsparcia, która liczy teraz 200 osób, uczestniczy i działa. Ostatnio zamieściliśmy na naszych stronach polską wersję ankiety na temat opieki nad pacjentem z rakiem pęcherza moczowego. I bardzo prosimy, żebyście Państwo, apelujemy, tę stronę, tę ankietę wypełnili, bo to da nam obraz tego, jak jesteście leczeni, co trzeba w tym leczeniu i w tej opiece poprawić. I ostatni już slajd. Chciałabym powiedzieć, że w następnym roku będziemy się starali przetłumaczyć stronę międzynarodową dotyczącą raka pęcherza. Chcemy opracować ścieżkę pacjenta z rakiem pęcherza moczowego, żeby pacjent, który zachoruje, jego rodzina wiedzieli, jakie kolejne kroki powinni podejmować. Chcemy przygotować odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez pacjentów z rakiem pęcherza. I co kwartał, raz na kwartał organizować tego typu warsztaty online, ale jeśli zmieni się sytuacja pandemiczna, chcemy, żeby to były warsztaty na żywo, bo uważamy, że takie spotkania na żywo najwięcej dają pacjentom. I pamiętajcie, nie jesteście Państwo sami w chorobie i nikt Ci nie pomoże tak jak inny pacjent. Tworzymy dużą rodzinę, mimo choroby jest to rodzina, która się wspiera i możemy powiedzieć, że to jest happy family. Dziękuję bardzo za spotkanie i dzisiejsze spotkanie i udział w dzisiejszych warsztatach.